Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Suska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Russella i w imieniu naszego stowarzyszenia oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym poświęconym Polsce mniejszych i średnich miast i bardzo Państwu dziękuję, że znaleźliście czas, aby się z nami spotkać. To spotkanie jest spotkaniem jednym z całego cyklu, ponieważ wspólnie nasze dwie organizacje, czyli Ośrodek Myśli Społecznej imienia Russella oraz Fundacja imienia Friedricha Eberta, ponad rok temu rozpoczęła taki projekt, którego celem jest namysł nad tym, jakie są bariery rozwojowe dla mniejszych i średnich miast w Polsce, ponieważ z różnych naszych działań, projektów badawczo-eksperckich wynika, że istnieją pewne wspólne problemy, z którymi borykają się miasta średnie i mniejsze wielkości w Polsce. I to spotkanie w Bełchatowie jest jednym z serii. Już wcześniej odbywaliśmy seminary eksperckie w Warszawie, a także w podobnej formule spotykaliśmy się w Zawierciu, w Kielcach i w Koszalinie. Niedługo podobne spotkania odbędą się w Płocku i w Gdyni. A dzisiaj bardzo jestem szczęśliwy, że możemy spotkać się w Bełchatowie. Chciałem bardzo podziękować gronu naszych panelistów za to, że przyjęli zaproszenie do naszej rozmowy i chciałbym serdecznie podziękować pani Magdalenie Szkiewicz-Stawowczyk z redakcji Dzień Dobry Bełchatów, że przyjęła nasze zaproszenie. Serdecznie witam. Marcin Rzepecki, były radny powiatu bełchatowskiego, przedsiębiorca, aktywista społeczny i polityczny. Oraz chciałem bardzo serdecznie podziękować, że przyjechał się do nas z Warszawy redaktor Edwin Bendyk, publicysta, dziennikarz z tygodnika Polityka, który w swojej publicystyce oprócz kwestii współczesnej cywilizacji w wymiarze globalnym zajmuje się między innymi kwestiami miast, polskich miast, i także animuje dyskusje na temat ich rozwoju. Także bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. I nasze spotkanie będzie przebiegać w takiej formule otwartej rozmowy. Także najpierw oddam głos naszej panelistce i naszym panelistom. Także liczę na dyskusję z Państwa udziałem i na wymianę poglądów. I pozwólcie Państwo, że w tej chwili już usiądę. I chciałbym rozpocząć od pytania do Edwina Bendyka, aby rozpocząć naszą dyskusję od takiej perspektywy bardziej globalnej czy bardziej ogólnopolskiej, a potem przejdziemy już, postaram się to doświadczenie ogólnopolskie skonfrontować z doświadczeniem bełchatowskim. Więc chciałbym rozpocząć od Edwina i zapytać o to, jak ty definiujesz w ogóle problem mniejszych i średnich miast, ponieważ ten temat jest podejmowany coraz częściej podczas różnych debat. Nawet polski rząd opracował dokumenty, które są nakierowane właśnie na rozwój mniejszych i średnich miast. Między innymi na forum w Krynicy po raz pierwszy chyba poświęcono oddzielny panel właśnie tym kwestiom, co świadczy o tym, że gdzieś jest problem. Więc jak ty byś zdefiniował ten problem, w czym on tkwi? Jakie było doświadczenie właśnie polskich mniejszych i średnich miast i z jakimi problemami one się dzisiaj według Ciebie borykają, czy według Ciebie co stanowi ich taką barierę rozwojową i jakie zagrożenia stoją przed tymi miejscami? Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że dostałem prezent, żeby przyjechać do Bełchatowa. Ostatnio akurat w związku chociażby z kampanią samorządową mam okazję odwiedzać wiele ośrodków większych, też mniejszych, i to bardzo, bardzo ciekawe, pouczające spotkania. To o tyle jest ciekawe, że dysponujemy rzeczywiście w tej chwili taką wiedzą uogólnioną, to właśnie to uświadomienie, że coś istotnego i też niepokojącego dzieje się z średnimi miastami. To jest tutaj główną zasługą ostatnio pana profesora Krzysztofa Szczeszyńskiego, to jest geograf z Instytutu
geografii i przestrzennego zagospodarowania, który już rok temu opublikował pracę naukową o kryzysie średnich miast. Niedawno z kolei dla Klubu Jagiellońskiego taką większą publikację, która wychodzi z tamtych badań, ale też jest próbą opisu sytuacji dotyczącej 255 miast. No, on definiuje to miasta średnie od 20 tysięcy do górna granica są były miasta wojewódzkie, więc to jako miasto średnie jest na przykład Radom, który jest dużym miastem tak naprawdę, bo jest większy niż na przykład miasto wojewódzkie takie jak Rzeszów, ale w tej klasyfikacji bardziej chodzi nie tylko o wskaźniki liczbowe, ale też funkcje po prostu, które te miasta pełnią. No i z tych jego analiz, które po prostu polegają na zebraniu danych dotyczących różnych aspektów życia miejskiego, no wychodzi mu, że połowa z tych 255 miast już w tej chwili, czyli 122 ośrodki, weszły w fazę regresu, znaczy mniej bardziej powolnej utraty funkcji miejskich, funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych. No to polega po prostu głównie na tym, że ten pierwszy czynnik taki decydujący o zmianie to jest wyludnianie się, tak, utrata mieszkańców. Proces jest złożony, bo są trzy czynniki, które decydują o tym zjawisku. Jeden no to jest po prostu to, co wszystkie miasta w Polsce duże i małe doświadczają, czyli przenoszenie się mieszkańców z miast no, na przedmieścia, tak, w okolice, do wsi czy gmin okolicznych i ten zjawisko suburbanizacji dotyczy rzeczywiście, wydawało się na początku, że nie dotyczy tylko metropolii, ale jednak rozlało się i dotyczy wszystkich. No jest problemem takim specyficznym, bo jest związany właśnie ze strumieniem chociażby po podatku, prawda, finansowanie funkcji miejskich, które są wykorzystywane przez nie mieszkańców, czy w chwili miast, ale to dosyć dobrze mamy rozpoznane. Właśnie trudniej jest uchwycić procesy, czy nawet uświadomić sobie ich też współzależność. To są oczywiście migracje na większe odległości, to co się nasiliło po 2004 roku i wyjazdy do Wielkiej Brytanii jako to największy odbiorca, ale nie tylko, Szwecja, Niemcy, Francja, to różnie z różnych regionów też. I tu wiemy, że ten odpływ według różnych obliczeń to jest na pewno ponad 2 miliony. To i tak nie jest najgorzej, jeżeli popatrzymy na region tutaj, bo Litwini stracili grubo ponad 10%, Łotysze podobnie, Albania 1/3 już ludności straciła w ten sposób. No my w takim razie jeszcze nie najgorzej wyglądamy, ale mamy problem z uchwyceniem, bo ta migracja nie jest rejestrowana dobrze. Także ciągle żyjemy przekonani, że więcej mieszkańców mieszka w miastach niż rzeczywiście jest, ponieważ ludzie wyjeżdżając nie wymeldowują się po prostu, a GUS liczy według stanu meldunków. Więc no i trzeci niestety proces, najmniej przyjemny i nieodwracalny, to jest po prostu wymieranie. To jest to, że weszliśmy w cykl, że więcej ludzi umiera niż się rodzi w Polsce. To rzeczywiście z tym nie jesteśmy do końca jeszcze psychologicznie gotowi sobie poradzić. Ale ja może jeszcze do tego właśnie wrócę, żeby uświadomić sobie jakby skalę tego ryzyka. Natomiast te procesy leżą jakby w rdzeniu właśnie problemów, które mają średnie miasta, no bo od nich zależy właśnie od liczby ludności płatników podatków, po prostu zależy możliwość finansowania chociażby funkcji miejskich, utrzymania infrastruktury, która często, no jeżeli była budowana dekadę temu, prawda, była obliczana na zupełnie inne potrzeby, czy na inną eksploatację, od wodociągów, czy stacji oczyszczania ścieków po infrastrukturę kulturalną. A dzisiaj po prostu przeskalowana infrastruktura kosztuje tyle, ile kosztuje, natomiast znacznie trudniej jest ją utrzymać. No więc to się składa w jakiś taki wzór, który różnie oczywiście dotyka już różne konkretne
miasta. To wszystko zależy od różnych czynników, od chociażby tego, jaka była wyliczona struktura gospodarcza. Też takie ukryte zasoby. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z prezydentem Krosna, to jest miasto 48-tysięczne, były miasto wojewódzkie. I Krosno taki wstrząs przeżyło jeszcze w latach 90. To był okres upadku, upadania huty szkła. I wydawało się, że Krosno całkowicie zależy od tego wielkiego zakładu, który jakby był częścią tożsamości miasta. I okazało się, że ten upadek był w jakimś sensie błogosławieństwem, bo nagle krośnianie odkryli, że wcale ten wielki zakład nie jest wszystkim, że ma na tyle silne pokłady własnej przedsiębiorczości, takiej jakby kapitału społecznego, który uruchomił właśnie też przedsiębiorczość i inne formy gospodarowania, że w tej chwili, że oni przetrwali ten najgorszy okres, a potem dostali za to, można powiedzieć, premię związaną z dynamicznym rozwojem Rzeszowa, który stał się ośrodkiem tego Doliny Lotniczej, jak to się mówi, przecież to nie jest jedyna, ale w każdym razie Krosno zyskało, bo weszło w ten układ klastra i ileś tam nowoczesnych przedsiębiorstw wysokotechnologicznych. No i w tej chwili, mimo że jest małym, czy średnim miastem, znajdującym się na tej liście miast zagrożonych degradacją, o której pisze profesor Szerszyński, ale jest miastem, można powiedzieć, kwitnącym. Nawet w naszym takim rankingu, który przygotowaliśmy polityce razem z Akademią Górniczo-Lotniczą, mierzącym jakość życia, to znajduje się na 13 miejscu, tak całkiem wysoko, prawda? Więc to wszystko, to jest tak, że mamy jakiś ogólny wzór, który dotyczy wszystkich, związany właśnie głównie z tym mechanizmem demograficznym w tej chwili, bardzo złożonym, ale ten wzór oczywiście uruchamia się w różny sposób w różnych miastach. Teraz jak pytamy, co z tym można zrobić, to właśnie jedną rzecz musimy sobie uświadomić, to nieuchronność czynnika demograficznego związanego po prostu z wymieraniem. Znaczy on po prostu jest bezwzględny, bo nie da się tego trendu szybko odwrócić. Ani nie zaczniemy się, nawet gdybyśmy, że tak powiem, z większym wigorem podeszli do obowiązków małżeńskich, to i tak baza po prostu biologiczna, z której jest, ze względu właśnie na ten proces emigracji do Wielkiej Brytanii chociażby, to wyjechała ta część najbardziej produktywna biologicznie, muszę powiedzieć, społeczeństwa, nie odbijemy się w przewidywanej w przyszłości. W związku z tym w 2050 roku będzie nas, to są różne szacunki, te najbardziej dramatyczne, profesora Śleszyńskiego, z punktu widzenia również wpływ emigracji, będzie nas o 7 do 8 milionów mniej w Polsce, prawda? Czyli będzie nas około 30 milionów, zamiast obecnych 38. I to się oczywiście nierówno rozłoży. Znaczy prognozy aktualne dotyczące niektórych miast mówią, że niektóre praktycznie przestaną istnieć. Zabrze, Bytom, będą ubytki ludności powyżej 50%, prawda? Zamość, Łomża, można wymieniać, Przemyśl. Łatwo to zrozumieć, znaczy to jest po prostu prosta arytmetyka. 30 milionów musimy rozpisać na tyle miast, ile jest, i teraz zastanowić się, jak ludzie będą decyzję podejmować o tym, gdzie chcą mieszkać, prawda? I oczywiście w pierwszym rzędzie będą tracić te miejsca, które oferują najsłabsze perspektywy dobrego, godnego życia, więc najpowolniej ten proces będzie przebiegał w dużych ośrodkach, metropoliach, które są najbardziej zróżnicowane i w tej chwili przy obecnym modelu gospodarki oferują największe szanse, chociaż i to nie jest pewne, bo to jest przy założeniu, że się utrzyma właśnie ten model gospodarki. Wystarczy jeszcze jeden kryzys światowy, o którym się mówi, że może nadejść w ciągu dekady, może się okazać, że również metropolie będą miały problem, bo na przykład 70 tysięcy miejsc pracy, które powstało w Krakowie, w tak zwanym sektorze usług biznesowych, czyli obsługi globalnego kapitału, może wyparować, bo jak się skończy globalizacja, to nie będzie czego obsługiwać. Także mogą również metropolie mieć problem. Więc już kończąc, pytanie, jakby co z tym można zrobić.
widać wyraźnie, że tak naprawdę kilka czynników musi być spełnionych. To znaczy z jednej strony znaczy bardzo dużo zależy od lokalnej społeczności. Znaczy to tutaj jest bezwzględnie jakby widać, że to jest takie miejsca, w których udaje się uruchomić taki, mimo kryzysowych czynników, pozytywne impulsy, które powodują właśnie tak jak rośnie, że miasto jednak jakby własne zasoby uruchamia i wtedy, oczywiście to jest za mało, bo ze względu na ten skalę tych wyzwań, potrzebna jest interwencja zewnętrzna z poziomu centralnego. I to takim przykładem, jak to może działać, to dobrze pokazuje Starachowice. Miasto o tyle ciekawe, że ono ciągle kojarzy się pewno tym, którzy śledzą jakieś doniesienia, no, różnego typu układami, prawda, związanym jest z różną układ starachowicki, miał różne ideowe oblicze, ale w każdym razie to było takie miasto, które raczej się kojarzyło z właśnie z takimi mafijno-politycznymi problemami i z upadkiem wielkiego zakładu pracy, jakim był fabryka Stara, która przecież to był gigantyczny, 11 tysięcy ludzi zatrudniający obiekt w mieście 40 paru tysięcy. W tej chwili, znaczy w zeszłym, ten taki przełom, można powiedzieć, nastąpił 4 lata temu, kiedy na prezydenta miasta został wybrany Marek Materek, najmłodszy, ciągle najmłodszy prezydent, on wtedy miał 25 lat, czyli tuż był po przekroczeniu progu umożliwiającego w ogóle startowanie na wyborach prezydenckich. No i jemu udało się z jednej strony właśnie uruchomić te wewnętrzne zasoby, często bardzo prostymi jakby zabiegami, takimi legitymizującymi na powrót, czy budującymi zaufanie między władzą lokalną a lokalną społecznością. Jednocześnie no, na tej infrastrukturze przemysłowej, która no, szybko pojawili się inwestorzy, tak? No mamy chociażby jako główny, ale nie jedyny, co spowodowało, że miasto, jeśli chodzi o ofertę pracy, jest po Kielcach drugim, mimo znacznie mniejszej wielkości, jest głównym pracodawcą w regionie. No i trzeci czynnik, no, to jest to, że udało się właśnie prezydentowi Materkowi wejść, wbić właśnie w rodzącą się świadomość rządu, że średnie miasta mają problem i pozyskać pieniądze z takiego pilotażowego projektu na rewitalizację, który umożliwił no, odbudowę tkanki takiej materialnej miejskiej w tych najbardziej zdegradowanych obszarach i w związku z tym no, to dzisiaj Starachowice są takim miastem, które żyje, które wróciło do życia, oferuje nie najgorsze miejsca pracy, bezrobocie nie jest tam w ogóle żadnym problemem, realizuje inwestycje właśnie infrastrukturalne i zaczyna być po prostu no, przedłuża swoją szansę na dobre funkcjonowanie. Innym takim też miastem, bardzo ciekawym, które też właśnie tak poprzez takie sprzężenie kilku elementów, to jest Ełk, tak? Gdzieś, czyli miasto na wschodnich krańcach warmińsko-mazurskiego, czyli obok Podkarpacia najbiedniejszy region w Polsce. Miasto jedno z nielicznych małych miast, które powiększyło w ciągu ostatniej dekady swój stan posiadania liczebny. Tak? Ono było 6 tysięcy, więc wzrosło do teraz 62 tysiące mieszkańców, z tego co pamiętam. I znowu sukces polegał na umiejętności takiego sojuszu lokalnej elity politycznej ze społeczną. Znaczy tam bardzo aktywne środowisko społeczne, ponad 200 organizacji społecznych, które silnie bardzo, bardzo dobrze współpracują z władzą lokalną. I jednocześnie to władze wspólnie zdołali wypracować priorytety, które są na przykład postawione bardzo mocno na edukację, tak, i na budowę, tak żeby po prostu młodzież jakby zaoferować powód do pozostania w Ełku. Efekty i to, co z kolei jeszcze było czynnikiem tutaj tej interwencji zewnętrznej, to jest to, że Ełk bodaj do dzisiaj jest, albo był na pewno do 2014 roku najskuteczniej biorącym pieniądze europejskim samorządem, czyli największy pozysk euro na głowę mieszkańca. I to z kolei umożliwiło unowocześnienie całej infrastruktury. Efekt jest taki, że tu mały ośrodek gdzieś tam na krańcach ma nawet park technologiczny z kilkoma startupami, które świadczą usługi tam Arabii Saudyjskiej i tak dalej. I można powiedzieć, że wbrew naturze im się to udało. Ale te recepty nie są proste, bo wystarczy pojechać z kolei do Przemyśla,
I to jest znowu piękne, fantastyczne miasto z gigantycznymi zasobami, takimi, na których można turystykę rozwijać i tak dalej. Można, jeżeli ktoś z Państwa był, no to pewno potwierdzi to, że ma się wrażenie, że jesteśmy w latach 90. To miasto jakby zatrzymało się na pewnym etapie, mimo że to ma gigantyczne zasoby, też potencjały takich mieszkańców. No, to jest ponad 200 organizacji społecznych, bardzo aktywnie działających, ale ta energia w żaden sposób nie przekłada się na lokalny układ polityczny, tak, który jest zupełnie, można powiedzieć, jakby nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Funkcjonuje zupełnie inaczej. Efekt jest nawet taki, że to miasto nie wie, że się nie rozwija, to przy dzisiejszej sytuacji na rynku pracy mieć 12 czy 13% bezrobocie jest już aberracją. Znaczy w tej chwili w większości miast jest ogromny problem, to znaczy zbyt niskie bezrobocie, które ze względu na są narzekają pracodawcy. W Przemyślu ciągle jest jeszcze ten syndrom wysokiego dwucyfrowego bezrobocia. Także Państwo widzicie, sytuacja jest, nie ma jednej recepty, bym powiedział. Znaczy są podobne wzory pokazujące, na czym polegają problemy. Ten główny, do którego musimy się przyzwyczajać, no to jest właśnie wyludnienie. Natomiast rozwiązanie, no każdy musi jakby osiągnąć właśnie zdefiniować o zasoby, jakie ma. Ostatnia rzecz, tylko właśnie jeśli chodzi o to wyludnienie, żeby sobie zdawać sprawę, na czym polega, jaka będzie skala też, bo to jest związane z kwestią starzenia. Samo wyludnienie to jest jedno, ale też struktura się będzie zmieniać i na przykład w 2050 roku, no to się wydaje, że to daleko, bo to 30 lat, ale ponieważ wszyscy żyjemy dłużej, będziemy żyć coraz dłużej, więc będzie ten okres, ta perspektywa no, nie jest taka odległa dla wielu z nas, to będziemy mieli w Polsce przy tej mniejszej liczbie ludzi, zmniejszonej do 30 paru milionów, 3,5 miliona osób w wieku powyżej 80 roku życia. W tej chwili mamy 1,5 miliona. Natomiast będziemy mieli tylko około 3 milionów ludzi w wieku 25-34. W tej chwili mamy 6 milionów. Prawda? Czyli odwrócą się proporcje. No i to łatwo sobie wyobrazić, co to znaczy. Znaczy ludzie z wieku powyżej 80 roku życia w lepszym zdrowiu niż teraz, to będzie stale zdrowiać, to mimo wszystko, no jednak ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z tym wiekiem. No i bardzo niewiele osób młodych. Drugi taki czynnik, którego też nie zdajemy sobie sprawy, ale wkroczymy w ten czas, w rok, to 30 rok będzie takim punktem przełomu, czyli znacznie bliżej niż 50, to jest zaledwie dekada przed nami. Jeszcze do 30 roku będzie rosła liczba rodzin w Polsce. To jeszcze ze względu na efekt urodzeniowego, to właśnie akurat będą zakładać związki ci, którzy, młodzi ludzie, którzy urodzili się właśnie w czasie większego przyrostu. Po 30 roku to się załamie, gwałtownie zacznie maleć, ubywać rodzin. Będzie miało wpływ chociażby na rynek nieruchomości. Znaczy, po prostu warto o tym pamiętać, jak się zmieni rynek nieruchomości w momencie, kiedy po prostu na mieszkaniach gwałtownie będzie już nieodwracalnie do 30 roku maleć. I też po 30 roku w zasadzie nie będzie gminy w Polsce, w której w tej chwili jeszcze w większości gmin mamy więcej mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym niż poprodukcyjnym. Czyli mamy to zastępstwo ubywającej siły roboczej. Po 30 roku odwrócą się do Polski. Będziemy mieli w zasadzie na wszystkich gminach w Polsce więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym. Prawda? Czyli no to jest taki konglomerat czynników, które trzeba uwzględnić. Na niektóre mamy wpływ tam właśnie, ale najmniej mamy na demografię. Okay. Jeszcze wrócimy do obrazu meta, ale chciałem poprosić Marcina o taką refleksję czy zderzenie tego obrazu właśnie ogólnopolskiego z obrazkiem Brokatowskim, bo niektóre trendy jakby są widoczne głębokiem, że one także w Bełchatowie zachodzą, bo szacuje się, że za kilkanaście lat liczba ludności w Bełchatowie spadnie około 8 tysięcy i od kilku lat ta liczba spada.
Ale czy dostrzegasz jakieś podobieństwa do tego obrazu? Czy dostrzegasz jakieś różnice? Jak ty byś widział wyzwania, jakie stoją przed Bełchatowa w obliczu tych zjawisk, o których mówił redaktor Nenu? Przede wszystkim na początek trzeba sobie powiedzieć, jak Bełchatów powstało, tak? Bo to jest miasto, które tuż po wojnie, według różnych szacunków, między 3,5 a 4,5 tysiąca mieszkańców. Kiedy w 1975 roku rząd PRL podejmuje decyzję o budowie zagłębia górniczo-energetycznego, w Bełchatowie mieszka nieco ponad 10 tysięcy ludzi. Później w latach końcówka to 80. to już jest 40 tysięcy i takie apogeum to jest właśnie 2002-2003, blisko 64 tysiące mieszkańców i od tego momentu jakby ten trend faktycznie też i ogólnopolski pokazuje, że Bełchatów się wyludnia. I dzisiaj obecnie jest 58 tysięcy mieszkańców. No, tych powodów rzeczywiście jest kilka. Jeżeli chodzi o to, jak przybywała liczba ludności w Bełchatowie, no to jakby wiemy, ponieważ to są głównie ludzie, którzy przyszli zasilić zawodowo dwa największe zakłady, czyli kopalnie i elektrownie. Tam emigracja była z różnych kierunków, głównie właśnie Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Wielkopolska. Tutaj się znaleźli ci ludzie. Natomiast no, powodów, dlaczego Bełchatów się wyludnia, jest też kilka. Oczywiście ten, o którym ty mówiłeś, czyli ten trend po 2004 roku, czyli migracja zarobkowa. Również ta migracja wewnętrzna do Bełchatów jest też jednym z tych miast, które jest otoczone takim wianuszkiem w postaci gminy Bełchatów. I różnych innych okolicznych gmin. Tutaj też obserwujemy, bo jakby liczba mieszkańców powiatu jest w miarę stała, tak? Czyli mniej więcej tych 112-113 tysięcy mieszkańców. Natomiast my mamy, jeżeli chodzi o ten czynnik demograficzny, takie moim zdaniem dwa dość specyficzne problemy. Mianowicie poza tą dość silną właśnie migracją wewnętrzną, czyli do tych okolicznych gmin, bo to jest dość zwarty powiat mimo wszystko. Drugim takim problemem jest grupa bardzo młodych emerytów. Rozwiązania prawne ogólnopolskie spowodowały, że w Bełchatowie pojawiła się grupa emerytów, nawet już w wieku 50 lat, 55, która ma takie, i tutaj mamy taką tendencję, że bardzo wielu z tych ludzi wraca do swoich rodzinnych stron. Jakby miasto samo w sobie nie ma dzisiaj oferty dla tych ludzi w postaci takiej, jednak przyjechałeś tutaj, spędziłeś tutaj 40 tam, czy 30 lat swojej kariery zawodowej, nie ma dzisiaj dla nich oferty na to, by ten potencjał jednak bardzo duży, bo to jest potencjał wynikający i z niezłego wykształcenia, bo to jest spora grupa inżynierów. Oczywiście to wszystko wynika z tej monokulturowej struktury gospodarki, tak? Czyli jest duża grupa energetyków, czy górników, ale tego potencjału się nie wykorzystuje. No i oni jakby wracają się w te rodziny swojej strony i przez to też tracąc jakby związek z samym miastem. No i tutaj obserwujemy, to jest dość dziwna sytuacja, ale jednak taka, która wydaje się na tym tle, o którym mówię, dość specyficzna jednak z punktu widzenia samego Bełchatowa, bo chyba no, taką sytuację można zaobserwować jeszcze, nie wiem, może w jakimś innym mieście, ale trudno jest mi sobie dzisiaj tak na szybko przypomnieć, kto by to mógł być. Kolejnym problemem Bełchatowa jest również jego struktura gospodarcza. Tak? To jest oczywiście, Bełchatów powstał dzięki tym dwóm zakładom, tu nie ma jakby dwóch zdań. Bełchatów żył i jeszcze żyje dzięki temu, że właśnie te dwa duże zakłady są. Natomiast no, nie mamy dzisiaj takiego pomysłu na to, co po węglu. Bo mamy dzisiaj oczywiście taką decyzję również o charakterze czysto politycznym, że jeżeli za chwilę, w ciągu najbliższych kilku lat, nie uruchomimy odkrywki Złoczew, no to z tym miastem będą poważne problemy. Jakby ta władza w mieście w perspektywie, no, trzeba powiedzieć, ostatnich, nie wiem, 15 lat, 18 lat nie znalazła jednak odpowiedzi na to. Również przy dość dużej akcesji środków unijnych nie prowadzono tutaj żadnych specjalnych programów dla tego typu regionów narażonych jednak na to, no bo przecież ta ilość węgla jest policzana, tak? Ona jest
gdzieś tam pewnie się Bełchatowie to już się kończy to złoże, więc wydobywamy się ze złoża Szczerców, dużo trudniejsze rozwiązania, no i mamy odkrywkę Złoczew, która na tą chwilę przegrywa dzisiaj z odkrywką w Gubinie. No, to jest decyzja czysto polityczna, tak? No, i to jest jasne. I Bełchatów też pokazuje dość słabe, właściwie nie ma dzisiaj mechanizmów, albo są one niewielkie. Firm produkcyjnych jest tutaj bardzo niewiele. Jeden z przedstawicieli sieci tutaj, Artur Morawiec, jest takiej firmy, która się świetnie się rozwija. To Jawo, tak? Tych firm jest naprawdę, policzyć można je na palcach jednej ręki, które też korzystają ze środków unijnych i zatrudniają mieszkańców Bełchatów. Bardzo słabo rozwinięty samorząd gospodarczy. To właściwie jest ogromny problem, że izba gospodarcza nie skupia efektywnie, moim zdaniem, ze 30 może firm w Bełchatowie przy 8 tysiącach podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. No, nie znajdujemy jakby na to odpowiedzi. Chyba też nie wykorzystaliśmy jako miasto tych możliwości płynących z Unii Europejskiej. No i taki trzeci problem, który został kiedyś tam podniesiony kilka lat temu, dziś on wrócił w Bełchatowie, to jest problem jakby miasta jako struktury dość mocno zamkniętego, bo właśnie rozwiniętego wokół Bełchatowa tym wianuszkiem w postaci gminy Bełchatów. Oczywiście są tego zalety, bo jest dobrze rozwinięta sieć infrastrukturalna w postaci dostawy mediów, więc miasto tutaj z tym sobie radzi bardzo przyzwoicie, ale tu jakby o rozwoju dość trudno się mówi, ponieważ to miasto jest zamknięte. A więc tutaj w trakcie tej dyskusji na sali siedzi dwóch kandydatów na prezydenta, jest właśnie człowiek, który podniósł ten problem. Jest Patryk Marian z Komitetu Nowe Pokolenie i Włodzimierz Kuliński z Koalicji Obywatelskiej, ale jakby oba te komitety podniosły ten problem. Właśnie połączenia miasta Bełchatów z gminą Bełchatów, tak? Dzięki temu zyskujemy bardzo wiele aspektów, łącznie z możliwościami nowych miejsc do zabudowy mieszkaniowej. Na przykład w Bełchatowie chyba zostały dwie działki do zabudowy wielorodzinnej. Więc to też jest jakby pewnego rodzaju problem. No i właśnie dyskusje terytorialne odbywają się w Bełchatowie również w innym aspekcie. Też posłanka PiS-u podniosła taki problem wchłonięcia części najbogatszej gminy w Polsce, Kleszczu, właśnie przez gminę Bełchatów. To są jakieś takie, no w tych trzech aspektach upatruję głównych problemów i zagrożeń ze strony dalszego funkcjonowania miasta. To pożeludnianie się rzeczywiście mamy, starzejemy się na pewno. Dzisiaj wśród wyborców mamy ponad 30% grupę seniorów. Także no, jakby te problemy częściowo się pokrywają z tymi, które są w Polsce, natomiast no, częściowo są bardzo specyficzne z punktu widzenia Bełchatowa. Chciałbym dalej pozostać w kontekście bełchatowskim i zwrócić się do pani Magdaleny z takim pytaniem jako do osoby, po pierwsze mieszkającej w Bełchatowie, a po drugie także opisującej tą rzeczywistość lokalną. I nawiązać do tego, o czym mówił redaktor Bendy, że wraz z tą depopulacją ludzie będą też podejmować decyzję, czy zostać w danym mieście, czy wyjechać, między innymi w oparciu o takie kryteria dotyczące jakości życia. I podczas naszych dyskusji w innych miastach to często także się pojawia, że oprócz takich twardych danych stricte gospodarczych ważne są kwestie związane z jakością życia, czyli z czasem wolnym, z dostępem do kultury, z innymi tego typu usługami. I mam pytanie właśnie o to, na ile pani ocenia, że Bełchatów ma tutaj mocne strony, czy ma takie asy w rękawie, żeby puścić właśnie zostaniem ludzi właśnie w tej infrastrukturze miękkiej, nazwałbym ją w ten sposób. To znaczy, szanowni państwo, ja przede wszystkim przepraszam za mój głos, ale jest kampania wyborcza, nie jestem kandydatem, ale dużo pracuję. Ja rzeczywiście przygotowując się do tego spotkania zaczęłam bardzo wertować jakieś socjologiczne dane, ekonomiczne raporty. Po czym doszłam do wniosku, że to kompletnie, że tak powiem, nie jest moja tematyka i postanowiłam jakby troszkę inaczej podejść do tego tematu, a mianowicie sięgnęłam bardzo głęboko do swojej
pamięci w przeszłość i zastanowiłam się, jak wygląda struktura wśród moich przyjaciół, znajomych, ludzi, z którymi chodziłam do liceum, do podstawówki, gdzie oni są, co robią i rzeczywiście jak to wygląda. I proszę wierzyć, że w sumie na pozór tego, co tutaj padło, na kanwie tego, co tutaj padło, to wszystko paradoksalnie w moim przypadku wypadło bardzo optymistycznie. To znaczy, w sumie de facto dość niewielka grupa moich przyjaciół i znajomych jest gdzieś rozrzucona po świecie, tudzież w Polsce. Wynika to bardzo często po prostu ze specyficznego zawodu, który wykonują, no trudno jest być jednym aktorem, powiedzmy w Bełchatowie, tak? Natomiast bardzo duża grupa tego mojego środowiska wróciła w to miejsce i powiem jeszcze głębiej, nie wrócili po to, żeby pracować w kopalni czy w elektrowni, które są oczywiście tutaj tym potentatem, jeśli chodzi o to zatrudnienie. To są ludzie bardzo różnych profesji, to są nauczyciele, to są urzędnicy, to są prawnicy, to są lekarze, stomatolodzy i generalnie jest to bardzo duży przekrój. No więc zaczęłam się zastanawiać, jakby idąc dalej w tym. Ja odpowiem oczywiście, postaram się odpowiedzieć na to pytanie, które Pan mi zadał. Zaczęłam jakby głębiej szukać właściwie, dlaczego oni wrócili, prawda? Bo mamy taki temat zadany i dlaczego oni wrócili. No oczywiście nie byłam w stanie dodzwonić się do każdego i zapytać, natomiast każdy bardzo mocno wskazywał na takie więzy rodzinno-przyjacielskie, tak? Czyli coś, co najpierw na studiach spowodowało, że oni tu przyjeżdżali, nie wiem, często z Wrocławia czy z Warszawy, no bo Łódź to jest na podorędziu, co weekend, żeby się spotykać, czyli znakiem tego, fajnie, no jakby czują ten związek z tym miastem. Ja też ten związek czułam. I też się trochę chcę tutaj odnieść do takiego swojego doświadczenia. Jestem, szanowni Państwo, absolwentem szkoły filmowej łódzkiej, najmniej artystycznego kierunku po organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Niemniej jednak w momencie, kiedy byliśmy w końcówce studiów, nie wiem, czy był to czwarty czy piąty rok, jedna z moich koleżanek zadała mi pytanie: słuchaj, czego ty tam będziesz szukać w tym Bełchatowie? Chodź do Warszawy, coś tam, mówi, tu się studia produkcyjne, coś będzie. Ja wtedy bardzo świadomie już podjęłam decyzję, wiedziałam, że nie chcę mieszkać w dużym mieście, no bo jako też kobieta miałam gdzieś w głowie, że gdzieś tam za niebawem pojawi się dziecko, a funkcjonowanie w dużym mieście, no, jest, nie ukrywajmy, mniej komfortowe. Ja jej wtedy powiedziałam, wiesz co, ale ja mam takie poczucie, już też pracowałam jako dziennikarz, bo kończyłam szkołę dziennikarską, wiesz co, ja mam takie poczucie, że w Bełchatowie też jest coś ważnego do zrobienia. Ja nie potrzebuję Warszawy, żeby zrobić fajne rzeczy. No, spotkałam się z jakąś tam konsternacją, bo to też była dziewczyna, która wyrwała się z Białegostoku i właśnie przyjechała na studia, potem zaczęła w Warszawie, teraz jest jednym z bardzo poważnych dyrektorów i gratuluję jej tej funkcji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja bardzo świadomie tu wróciłam i bardzo świadomie tu wrócili moi znajomi i myślę, że każdy z nas ceni sobie komfort życia, jaki ma w Bełchatowie. Czyli ta możliwość bardzo szybkiego przemieszczania się z pracy do domu, a po drodze zabrać dzieci z przedszkola i ze szkoły, a tudzież ze żłobka. To z kolei pozwala spędzić nie tylko dużo więcej czasu z tą rodziną, ale także na swoje prywatne aktywności. Tak? Czyli jeśli ze wszystkim się szybciej uporam, no to też będę miała szybciej możliwość poczytania i dłużej tej książki. Tak? Pytał Pan o tą infrastrukturę tutaj, o takie życie kulturalne, bo ja rzeczywiście nie odnoszę się do żadnych twardych argumentów, bo kompletnie się na tym nie czuję mocna. Natomiast jeśli chodzi o tą infrastrukturę, ja myślę, że nie mamy absolutnie na co narzekać, tak? Porównując szereg miast, nawet nam nieodległych, to cóż możemy powiedzieć? Mamy boiska, mamy hale, mamy kluby sportowe. Wjeżdża się im czasem lepiej, czasem gorzej, natomiast ta aktywność sportowa jest.
jest też Miejskie Centrum Kultury. Oczywiście można mieć zarzuty do jego sposobu działania, ale to nie chodzi o to, żeby narzekać, tak? Chodzi o to, żeby starać się wpływać na tą rzeczywistość. I myślę, że klucz, i to jest też co tutaj mówił pan redaktor, kluczem są zawsze mieszkańcy. W Bełchatowie, proszę sobie wyobrazić, też jest około 200 organizacji pozarządowych. No niestety niewielka grupa z nich pracuje w jakiś taki bardzo aktywny sposób, tak? Przeważająca część to myślę są to po prostu dane w statystykach. I jeśli chodzi o, może teraz się zaglądałam z tymi stowarzyszeniami, wszystko jakby zaczyna i kończy się na człowieku, tak? Jeśli się chce organizować i wpływać na tą rzeczywistość, to się to będzie robiło. Natomiast, no właśnie, tu jest też trochę to, co się chce odnieść do słów Marcina. Myślę, że problemem w takim znaczeniu kulturalnym, kulturowym Bełchatowa jest to, że jest to jednak zlepek ludzi z różnych stron kraju, tak? I tym ludziom bardzo często nie było, może nie, po drodze to jest zdecydowanie za duże słowo, ale gdzieś nie było tej bariery, tej tożsamości. Proszę sobie wyobrazić i jakby nie odebrać tego za jakieś prześmiewcze stwierdzenie. Natomiast kiedy myśmy się wprowadzali w 84, panie Włodzimierzu, tak? W 5 roku, ponieważ pan Włodzimierz był moim sąsiadem i pamiętam je taką. Wprowadzaliśmy się do bloku, to ten 20-mieszkaniowy blok tworzył totalny tygiel rozmaitych ludzi. Łącznie z tym, że byli to też ludzie przesiedleni z terenu gminy Kleszczów, która była wysiedlana, więc takie obrazki jak kury na balkonach, gołębie nie były absolutnie niczym nadzwyczajnym. Ludzie sobie tworzyli takie ogródki przyblokowe, otaczali je takimi 50-60-centymetrowymi płotkami, sadzili tam marchewkę, pietruszkę, którą myśmy oczywiście z największą rozkoszą kradli, więc nic z tych plonów ci ludzie nie mieli. Ale to wszystko było po to, bo widać było potrzebę i związanie tych ludzi z ziemią, więc oni jakby byli wyrwani z korzeniami z tego miejsca, że była krowa, że była kura, że była ziemia, którą trzeba było uprawiać. I nagle wytwarzała się taka sytuacja, że kobiety, które zajmowały się i mężczyźni, którzy zajmowali się ciężką pracą na roli, właściwie przychodzili z tej pracy i nie mieli co robić, tak? No bo cóż tu zrobić. Ja sama jestem też przykładem osoby, która nie pochodzi, moja rodzina nie pochodzi z Bełchatowa, jestem z urodzenia poznanianką. Pierwsze 3 lata swojego życia spędziłam w Kaliszu, gdzie mam całą rodzinę. Więc proszę mi uwierzyć, że jak przyjeżdżała moja rodzina, to moje rodzeństwo cioteczne miało po prostu uwag i do rozpuku się śmiali, że po Bełchatowie to jeżdżą konie i ja mieszkam w takim mieście. Mi to nie przeszkadzało kompletnie, ja to traktowałam jako coś fajnego i interesującego. Natomiast, no, więc mamy z jednej strony taką strukturę, tak, w tych latach 80., że przyjeżdża grupa ludzi z prowincji, drugą grupę stanowią ludzie wysoce wykształceni, a w tej wysoce wykształconej grupie są z kolei ludzie z różnych stron kraju. To dochodziło do tak, nie wiem, kuriozalnych sytuacji, że nawet nazewnictwo potraw jakby budziło pewne kontrowersje. Jedni mówili, że mieli pyzy na obiad, to myśmy mieli na myśli, później się dowiedzieliśmy, pampuchy, a ci, którzy mówili o tych pyzach, mieli na myśli kluski z mięsem, więc i myślę, że tu w dużym stopniu należy upatrywać tego, że ciężko tą tożsamość po prostu było zbudować. I każdy gdzieś tam sobie ten swój ogródeczek przysłowiowy uprawiał. No i stało się jak się stało. Potem te dzieci, które myśmy się chowali w jednych szkołach i zbudowaliśmy gdzieś tam sobie ten fundament, no to właśnie myślę, że na kampie tego sporo osób wróciło. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jakby zataczając już koło, że
trochę też jest tak, no, może nawet nie trochę, że przykład idzie z góry, tak? I ja o tym wczoraj mówiłam Marcinowi, że mam też takie przemyślenie, że patrzą na nas nasze dzieci. Jeśli dziecko widzi zgnuśniałego rodzica, któremu się nic nie chce, to o sobie myśli, bo tutaj jest takie to zdanie, tak? Życie toczy się gdzie indziej, takie wyjście od tej tezy. To dziecko sobie tak myśli, no tak, no, to rzeczywiście chyba lepsze życie toczy się w tej Warszawie, w tym Krakowie, no bo tutaj to tak, ojciec przychodzi, nie ten telewizor. Myślę, że zupełnie inaczej funkcjonują też taki sposób na życie, myślenie o życiu dzieci, kiedy widzą, że rodzic spełnia się, nie wiem, w małym miasteczku, tak, czy nawet na wsi, i widzi, że to życie potrafi być fajne, tak, bo w tej chwili, no nie oszukujmy się, świat stał się globalną wioską i nawet z naszej perspektywy teatry, spektakle teatralne przyjeżdżają tutaj do Bełchatowa, mamy retransmisję z oper, z Metropolitan Opera w Nowojorskiej, tak, mamy retransmisję światowych baletów. To nie jest problem, choć mamy 50 km pojechać do teatru, jeśli chcemy już tak naprawdę tych czerwonych dywanów zażyć, to też nie jest problem. Każdy ma samochód, mamy przecież największy odsetek samochodów na głowę w Polsce, więc nie ma z tym problemu. Ale myślę, że to w dużej mierze siedzi w naszej głowie i też myślę, trzeba czasem by się było tak uderzyć w pierś, czy sami czasem tych naszych dzieci nie pchamy w ten właśnie wielki świat, ten wielkomiejski świat, bo on po prostu błyszczy. A no cóż, no młodym ludziom drapacze chmur i szybkie tempo życia, myślę, do pewnego momentu bardzo pasuje. Potem ta Kasia z tym przysłowiowym Krzysiem wyprowadzają się na przedmieścia, gdzie to też jest bardzo poważny problem urbanizacyjny. Jak ja czytałam szereg artykułów na temat tego, w jaki sposób powstają te wielkie sypialnie dużych miast, że to jest naprawdę budowanie tak jak było poszukiwanym poszukiwana, tak? Ja się tu odniosę do swojej panie inżynierze, ale tu jest jezioro, to jezioro się przestawi, a tu się postawi blok, tak? I powstają osiedla, w których nie ma żadnej infrastruktury i nagle ta Kasia z tym Marcinem budzą się z ręką w nocniku, bo rodzi im się dziecko, żeby jakby to dziecko zaprowadzić do żłobka czy do przedszkola, zdążyć do swojej pracy, oni muszą wstać o 5 rano. Muszą spędzić w samochodach 2-2,5 godziny, przyjeżdżają do domu o godzinie 19, są podjęci i powstaje się kolejny problem psychologiczno-socjologiczny, takie wyalienowanie się, no bo właściwie to już się nic nikomu nie chce, tak? W tych małych miastach mam wrażenie, że jest to trochę inaczej, ale no, my rzeczywiście jako Bełchatów przez tą specyfikę no mieliśmy problem. No i myślę, że on gdzieś tam dalej pokutuje, tak? No, ludzie u nas z tej kultury, no, tutaj było kilka osób. Się często wstydziłam, że koncerty dobrej jakości, dobrej klasy muzyków, a na sali było kilkadziesiąt, kilkanaście osób, tak? I taką brzydką anegdotę powiem, pamiętam, jak przyjechał z koncertem niewidomy muzyk ze Stanów Zjednoczonych i tak sobie myślałam, Chryste Panie, a na sali było chyba z 10 osób, i Chryste Panie, dobrze, że on nie widzi, bo przynajmniej nie widzi, ile jest osób, ale ja z nim później rozmawiałam, no to on to po prostu czuł, tak, no. I w takich sytuacjach jako dziennikarz chce się czasem, że tak powiem, zapaść pod ziemię. No ale myślę, że to jest problem o wiele głębszy niż tylko i wyłącznie możliwość i oferta, która jest kierowana do mieszkańców. Dobrze, to zanim Państwa zaproszę do rozmowy, to już za chwilę, to jeszcze chciałem wrócić do redaktora Bendyka, aby zapytać o kwestię, od czego zależy, czy od czego zależeć będzie przyszłość średnich i mniejszych miast w Polsce. Bo tak, z jednej strony mówiliśmy tutaj o uwarunkowaniach lokalnych, czyli decyzjach samorządu. Pani Magdalena mówiła też o takiej aktywności obywateli, czy o poczuciu tożsamości, ale jednocześnie także w wypowiedzi Marcina jednak wyraźnie było widać, że wiele decyzji, czy wiele kwestii zależy od polityki jakby ogólnokrajowej, czy w ogóle od strategii rozwoju kraju, jaki ma władza, a wydaje się, że w przypadku Bełchatowa jest to o tyle istotne, że tutaj no,
profil gospodarczy, jak on jest uzależniony od tego, jaką strategię rozwoju gospodarczego przyjmą władze centralne. Więc chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty widzisz ten rozkład odpowiedzialności i Twojego zdania na temat właśnie obowiązków państwa. Znaczy, jeżeli widzimy, że te problemy średnich małych miast, one mają wspólny mianownik, to być może jest tak, że one same przez oddolną aktywność obywateli, przez samą aktywność samorządowców, choćby nie wiem, jacy oni byli świetni, może nie przezwyciężyć. Znaczy tak, znaczy oczywiście tutaj rola państwa jest kluczowa i to jeden jest obszar, którym już dziś trzeba rozpocząć dyskusję, zresztą właśnie między innymi profesor Śleszyński bardzo mocno to też wyartykułował, ale nie on jedyny. Znaczy musimy zacząć dyskusję o ustroju terytorialnym Polski. Znaczy obecny podział administracyjny nie jest optymalny. To znaczy on był tworzony właśnie w innym układzie. O ile na gminy jesteśmy podzieleni dobrze, to są pewne historyczne, jeszcze uwzględnione czynniki i myśmy się ze swoimi gminami bardzo zżyli. Natomiast ten podział powiatowo-wojewódzki wymaga na pewno dyskusji i również jakby funkcji relacji między państwem, a właśnie to już ewentualnie i obecną i przyszłą strukturą. To znaczy, czy wszystko musi być w Warszawie, na przykład, czy wszystkie instytucje, kwestia deglomeracji tak zwanej, czyli po prostu przenoszenia ośrodków, które po prostu to nie chodzi tylko o władzę, o prestiż, ale też po prostu popyt na pewne kompetencje, związane z tym też wtedy popyt na usługi, no to wiadomo, że wiedzą te miasta, które miały status miast wojewódzkich, a straciły go prawda, w wyniku reformy 99, ile funkcji przy okazji też było. I to jest gestii państwa, tylko państwo może ustrój zrobić. My wszyscy musimy z tym dyskutować. Ważnym czynnikiem jest to, co właśnie jak się definiuje rolę województw, niezależnie od tego, jaka będzie ich liczba, jak decydujemy, po tym jak wyjasną pieniądze europejskie. No to już niedługo będzie. W tej chwili główną racją bytu samorządu wojewódzkiego jest dystrybucja pieniędzy europejskich. No coś trzeba, jakieś zadanie wymyślić. To są różne pomysły, łącznie z tym, żeby wzmocnić, tak, regionalizować Polskę i ją odpaństwowić, tak? To znaczy pomysł Koalicji Obywatelskiej, tak, na to, żeby samorząd był władzą decydującą w regionie. No, tych pomysłów może być wiele, ale na pewno trzeba o tym mówić i od tego będzie zależeć też wtedy właśnie los w dużej mierze tych mniejszych miast. To, co jest w tej chwili bardzo istotnym, pozytywnym czynnikiem, to dobrze korespondujące też z tym, co Pani mówiła, to jest to, że wyszliśmy po 20 paru latach z tego sytuacji, która już wydawało nam się, że w Polsce będzie zawsze trwała. To znaczy tego, że no, wysokiego poziomu bezrobocia, który właśnie powodował, że ludzie z małych miast uciekali do metropolii, bo tam była praca. No, dzisiaj praca jest wszędzie, no, poza niewielu naprawdę miejscami, gdzie po prostu z różnych względów jeszcze jest bezrobocie. Generalnie bezrobocia nie ma, w związku z czym ten czynnik pchający ludzi do migracji bliższych, dalszych już nie jest tak dotkliwy. Oczywiście jest kwestia jakości miejsc pracy i tak dalej, ale przeżyć już można. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, a wręcz odwrotnie właśnie działa drugi czynnik, to, że koszty życia w metropoliach rosną, prawda? I to jest niestety, no jak Warszawa się popatrzy, to po prostu wiele, nawet jeżeli jest dobra, lepsza praca w Warszawie niż w Bełchatowie, to ona nie jest na tyle dobra, żeby zwrócić wszystkie koszty, o których Pani wspomniała, prawda? I to rzeczywiście też jest taki czynnik, który właśnie w momencie, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad założeniem rodziny, okazuje się, że właśnie rodzina, czy zaplecze rodzinne, mieszkanie na przykład też, prawda, które jest w Bełchatowie, czy w Koninie, czy gdzieś, jest tak bardzo istotnym jakby czynnikiem decydującym, że jednak decydujemy się zostawić. Więc to jest taki właśnie bardzo ciekawy moment. Wchodzimy, gdzie suma indywidualnych decyzji będzie też w dużej mierze decydować o tym rozkładzie tego globalnego trendu populacyjnego, prawda? Ale nie jest przesądzone właśnie wcale, że tylko metropolie właśnie będą zyskiwać, bo może się okazać, że właśnie wiele osób, tak jak kierując się podobnymi argumentami, jak mówiła Pani, jakością życia, podobnym rozwojem dzisiaj infrastruktury, prawda, dostępem do wielu usług zdalnie, do tego, żeby właśnie wybrać mniejszy ośrodek. I teraz paradoksalnie, jak mówiłem o tym Ełku,
to na przykład przyjmie decydentu atrakcyjności ełku dla przybyszów z zewnątrz, którzy tam się osiedlają, to jest to, co pani trochę jako wadę wymieniała Bełchatowa, bo tam ełk też jest miastem przybyszów. No to od 45 roku. Gdyby wadę, co taką rzecz utrudniającą. Ale właśnie się okazuje, że paradoksalnie to jest, to może być zaleta, bo z kolei łatwiej wejść ludziom z zewnątrz. Są miasta, które mają hermetyczne tresy. No, no właśnie, jest... prawda? Tam trzeba, jak to mówią, być co najmniej nowelistą, żeby się wejść do środka. Więc w takich właśnie miastach zbudowanych z migrantów. No po prostu każdy nowy migrant jest u siebie. I to może być właśnie też czynnik, który powoduje zmiany. No i w końcu ostatnia rzecz to jest dotycząca też tych migracji tych najbliższych, znaczy tego procesu urbanizacji. Jeszcze to nie jest trend ilościowy, jeszcze go nie wróciliśmy, ale już widoczny. Ale jest odwrotny. Zaczynają wracać. Znaczy ci, którzy się wyprowadzili w latach 90. Po to, żeby właśnie wychować tam dzieci, prawda, w wizji jakiejś iluzji wsi, prawda, świeżego powietrza, no odkrywają, że dzieci nie chcą tam zostać. Po prostu, jak dostały szkołę, prawda, dojeżdżania samochodem do tego i braku kontaktu z rówieśnikami i tak dalej, no to na pewno nie marzą, żeby zostać po prostu ze swoimi rodzicami, tylko chcą przenieść się do albo tego najbliższego miasta, albo do innego miasta, po prostu, żeby zacząć w końcu żyć. No i ci starzejący się, dzisiaj 50-parolatkowie, odkrywają, że zostaną sami. Tak? W związku z czym zaczynają się strategie powrotu do miast, próby sprzedaży nieruchomości. To niestety okazuje się, że nie jest łatwo. Wcale nie ma dzisiaj chętnie na kupienie tych wielkich domów. Ale też wyraźnie to tu coś się zmienia. Także... To u nas tego za bardzo nie widać. Mniej więcej wydaje się 1800 pozwoleń na budowę w powiecie bełchatowskim rocznie. Nie wiem, czy 1/4 bełchatowie. Tak, ale znowu macie dużo mieszkań, stoi wolnych w tych dużych blokach, bo się ludzie przeprowadzali, sprzedam, wynajmę, to na jedno wychodzi. Tu być może jeszcze po prostu odległości są mniejsze, koszty jakby tak, życia, ale już w dużych miastach ewidentnie widać, że ten koszt właśnie życia na przedmieściach jest, stał się zbyt dotkliwy i coś się też zmienia, także jak mówię, no, nie wszystko jesteśmy właśnie ze względu na tą złożoność przewidzieć, natomiast no już konkludując, niewątpliwie w tej chwili jest czas na z jednej strony na poziomie lokalnym na bardzo dobrze przemyślane strategie chociażby wykorzystania pozostałych środków europejskich, prawda, na jakiego typu infrastrukturę teraz wydawać, czy kolejne białe słonie tak zwane, prawda, czy dokańczać jeszcze akwaparki i tak dalej, których nie będzie jak utrzymać, czy może już myśleć o infrastrukturze potrzebnej do obsługi ludzi starzejących się, prawda, i zupełnie innego typu jakby instytucji publicznych, prawda, to trzeba już teraz wymyśleć, bo to jest ostatnia szansa na zrealizowanie takich inwestycji, potem będzie trzeba tylko do środków własnych finansować. Więc może po prostu tych środków nie być. No ale na poziomie państwa to kluczowe jest w tej chwili rzeczywiście na rozpoczęcie dyskusji o organizacji przestrzennej w kraju. Tak jak wyliczał profesor Kleśleszyński, no to z tych obecnych powiatów w zasadzie rację bytu ze względu takich funkcjonalnych, tego co się rzeczywiście dzieje, tak, czyli ośrodków, które pełnią funkcję lokalnych centrów, no jest ich 150, tak, czyli w zasadzie tyle jest, taki jest potencjał. Więc no to na pewno trzeba by tę strukturę kraju realizować. Natomiast tu jeszcze chciałam tak bardzo króciutko i też już właśnie oddając głos tym, którzy nas słuchają, bo zapomniałam trochę o tym, teraz mi się tak przypomniało, mówiąc o tym starzejącym się w społeczeństwie, a z drugiej strony o tym, co Pan mówił w Bełchu, że jakby stworzono przestrzeń dla młodych ludzi. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz na etapie, no jakim jesteśmy, etapie kampanii wyborczej i ja to jako dziennikarz obserwuję i proszę mi wierzyć, że przeważająca część kandydatów, ja nie będę oczywiście mówiła nazwisk, bo to nie o to chodzi, czy ugrupowań, odnosi się właśnie z ofertą do seniorów, tak? Czyli jakby czują ten trend, że to są ci wyborcy, którzy, tak, to jest ten elektorat, który postawił ten krzyżyk, ale mówiąc właśnie odnośnie do tego, że my trochę musimy się uderzyć w pierś i jakby jako rodzice, gdzieś dziadkowie, stworzyć takie warunki tym naszym dzieciom bądź wnukom,
żeby one właśnie chciały żyć w tych mniejszych miastach, tworzyć tę społeczność, tworzyć tę rzeczywistość i jakby wpływać kreacyjnie na tą rzeczywistość. I to tak właśnie podsumowując i kończąc, i myślę głos, bo tak jak tu Marcin powiedział, tak, no, mamy też kandydatów, ale to nie jest żaden zarzut absolutnie do żadnego z nich, tylko taka moja refleksja, że ten senior jest kluczem do sukcesu, a ja bym chyba chciała trochę inaczej. Zalecam Państwa do pytania. Aczkolwiek nie mam nic do seniorów, żeby była jasność. To bardzo proszę, mam pierwsze słowo. Zgadzam się, że gro ludzi wróciło do Bełchatowa, ale jest następny problem, że gro młodzieży wyjeżdża z Bełchatowa, a na te fakty tu nie ma żadnych perspektyw. Poza tymi dwoma zakładami pracy, którzy no albo przyjmą, albo nie przyjmą, no tam jest jakiś taki słówek, ale to zostawmy na boku. Młodzież de facto moim zdaniem, zresztą obserwuję to, wyjeżdża z Bełchatowa. Panie Kazimierzu, odpowiem Panu bardzo ostro i szybko. Ja od roku zasuwam w redakcji sama. Kilka razy staraliśmy się o nabór młodego człowieka, młodej kobiety, chłopaka, nie ma to żadnego znaczenia, do redakcji. Nie wiem, ile osób przeszło przez ręce moje i mojego szefa. Nie jesteśmy ludźmi bardzo mocno wymagającymi, bo ja się bardzo chętnie swoją wiedzą podzielę, ale są dwa problemy. Albo ci ludzie mają olbrzymie wymagania finansowe, albo ci ludzie nic nie umieją. Przepraszam, ale jeśli my pytamy, że ktoś ma coś o sobie powiedzieć i pada milczenie albo stwierdzenie, no wszystko jest w CV, no to mamy problem, tak? To jest problem. Pod artykułem, który ja napisałam, zapraszającym artykułem, który napisałam o tej konferencji, kilka komentarzy przeczytałam, zdążyłam jeszcze, przepraszam, przed przyjściem tutaj przeczytać. No i tam właśnie było, tak? Jeden z takich rozległych komentarzy, jak to tutaj jest fatalnie z tą pracą, bo proponują 2000 na rękę. Jak ja zaczynałam naście lat temu pracę, proszę mi uwierzyć, nie wiem jak było w Pana przypadku. Ja szłam do pracy, miałam umowę o dzieło, matka chciała mi głowy zrywać, bo mówi, uczyłaś się, a masz umowę o dzieło. Zarabiałam grosze, tak, ale byłam chętna, żeby się nauczyć i wiedziałam, że krok po kroku, tak. Miałam też w sobie trochę tej pokory. Myślę, że no, wyjeżdżają, bo, no bo pytanie, tak. Chcą od razu może dosyć zacnego uposażenia finansowego, najlepiej kierowniczego stanowiska z fura, skóra i komóra, tak? No, trochę tak na to patrzę, bo przeszłam przez ostatni rok, mogę chyba to powiedzieć wprost, tak, przez pewien rodzaj piekła rekrutacyjnego, byłam zdruzgotana. I mówię do mojego szefa, wiesz co, jak my mamy rekrutować, to ja już będę pracować sama. Zgadzam się z panią redaktor. Kilka pytań i potem... Okay. Ja zacząłem pracować 50 lat temu, mając 4 zł na godzinę, ale to zostawmy na boku. A w tej chwili spojrzenie młodzieży jest zupełnie inaczej. Ale chciałem wrócić do tematu innego. Wspomniała pani redaktor o organizacjach pozarządowych. Faktycznie z tych powieści wniesie było 250. Zgadza się, które de facto nie pracują ze sobą w ogóle i w mieście, i w powiecie. Co zresztą bardzo dobrze widać, co miesiąc, co rok jest taki spotkanie piknie w organizacji pozarządowych. Co roku ranta objęło coraz, no śmieszne to jest. No. Są 3-4 organizacje. Poza tym też na te sprawy, które są w mieście, moim zdaniem żartuję, nie ma współpracy między powiatem a miastem. Co widać bardzo dobrze, ostatnio było w Bełchatowie Mistrzostwa Młodzieży w Lekkiej Atletyce. Jest Powiatowy Centrum Sportu, Miejskie Centrum Sportu. Te dwie organizacje ze sobą nie współpracują. Po prostu. I jeszcze takie zakończenie, moim zdaniem Urząd Powiatowy i Rejonowy Urząd Pracy są naprawdę zbyteczne. I to jest... Dziękuję panu.
Znaczy ja chciałem do pana Kazimierza tutaj, dlaczego ta młodzież wyjeżdża i tak dalej, ale to może wrócimy do tego później. Natomiast mam pytanie od strony tutaj tej młodzieży, która notabene wyjeżdża do wielkich miast, do pana Marcina. Pan jest młodym przedsiębiorcą, jednym z nielicznych bohaterów, którym się udało rozwinąć potężnie swoją firmę. Teraz pytanie, czy duże bariery były wejścia na rynek bełchatowski i funkcjonowania od strony legislacyjnej, pozyskiwania pracowników i tak dalej, bo ja myślę, że korzystając z obecnej sytuacji, gdzie mamy dofinansowania na rynku pracy z Unii Europejskiej, gdzie ten rynek bełchatowski może nie jest tak zapchany w większości branż, ta młodzież, mając konkretne wskazówki, mogłaby rozpoczynać swoją działalność świadomie, zostając tutaj, poszerzając łódzką strefę ekonomiczną, którą dosyć mamy dużą. Mamy duże tereny inwestycyjne, które graniczą nawet z miastem Piotrkowym, gdzie infrastruktura logistyczna jest bardzo rozbudowana. Mamy do wykorzystania starą S8, gdzie trasa Bełchatów Wrocław, także tych miejsc jest do, że tak powiem, do rozwinięcia przedsiębiorstwa swojego bardzo dużo. Tylko kwestia, czy duże bariery od strony prawnej tutaj w Bełchatowie są, czy są jakieś ograniczenia w pozyskiwaniu, no nie wiem, lokali czy pracowników, jeśli chodzi o rynek pracy? To tylko krótko powiem, problem w Bełchatowie z ulokowaniem zakładu produkcyjnego to duży problem. Bo po pierwsze takich miejsc istniejących jest albo niewiele, albo w ogóle ich nie ma. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie pracowników do firmy specjalistycznej, to też jest duży problem. Mniej więcej to, o czym Magda mówiła, jest pewnego rodzaju kłopotem, że ci ludzie nie są przygotowani. Tu jest jakby problem, wracaliśmy do edukacji, czy profilowanie tych szkół zawodowych dzisiaj właśnie w kontekście rozmów z pracodawcami. Jeśli mogę być słowo, bo akurat jestem że tak powiem, szefem młodzieżówki związkowej, która jest trzecią największą organizacją w Polsce, zaraz po Solidarności OPZZ się należy do Forum Związków Zawodowych i działam przy Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Rafalskiej. I właśnie ostatnio tworzyliśmy pakiet na rzecz młodych, można powiedzieć, to jest w zalążku coś, taki projekt, który ma na celu zmianę edukacji, bo, że tak powiem, jest wyparcie szkół zawodowych i technicznych, tak? Ale to jest, że tak powiem, ogólnopolska skala tego przedsięwzięcia i tu jest problem już w skali takiej, że nie mamy specjalistów, tak? I to począwszy, jak ja 15 lat temu, powiedzmy, kończyłem technikum tutaj w Bełchatowie, bo z Bełchatowa jestem, to parafrazując słowa pana tutaj Kazimierza, że trzeba wyjeżdżać, tak? Moi rodzice też mówili, kończysz szkołę, jak nie dostaniesz się do kopalni elektrowni, to nie masz co robić, tak? Kończ szkołę, wyjeżdżaj, kończ studia. I było takie parcie, to nie jest wina nas młodzieży, tylko wina pokolenia naszego modelu takiego, że jak nie znajdziesz tutaj pracy, to pojedziesz tam, będziesz miał lepiej. A to później się tworzy takie właśnie socjologiczne problemy, jak tutaj pani też wspominała, że ci ludzie pracują bardzo długi okres czasu, mało spędzają czasu z rodziną, te rodziny się rozpadają, ale to jest szereg różnych powiązań. O bariery legislacyjne to podstawowe pytanie, czy w ogóle samorząd interesuje się przedsiębiorcą. Właśnie o to chciałem zapytać, tak, bo mamy różne ugrupowania polityczne, teraz są przedstawiciele, którzy będą startować w wyborach. Ja bym prosił, naprawdę, jestem pracownikiem kopalni też naszej kochanej. I sytuacja jest taka, 36 rok, jeżeli złoży nie ruszy, kończymy się, tak? To jest mała perspektywa czasu. Ja nie myślę w tym momencie o sobie, czy o ludziach, którzy są obecnie tutaj na sali, mamy sporo lat i okej, mamy pracę, jaką mamy, tak? Natomiast ja myślę bardziej o pokoleniu naszych dzieci. Tutaj nie ma, że tak powiem, jeżeli my nie zadbamy o miejsca pracy, nie nakreślimy mniej więcej możliwości, jakie tutaj mogą mieć, to będziemy miastem startu, no, nie oszukujmy się, czas przechodzi. Co po węglu, no perspektywy są takie, że mamy być miastem turystycznym, tak? No to kwestia, czy obecne władze powinny rozmawiać z władzami GX i już torować przyszłość w kierunku... Ale to proste pytanie. Kupiliśmy ośrodek po elektrowni SŁOK i od ponad 2 lat nie możemy uzyskać od PGE zgody na wydzierżawienie plaży.
Zbiornikiem jest problem. Tak, bo otrzymujemy informację, że ten zbiornik nie jest zbiornikiem rekreacyjnym, tylko technologicznym. To wszyscy wiemy. Tak, tylko tak. Udawanie, że od 30 lat nie toczyło się tam życie turystyczne, to po prostu absurdalne. Oczywiście. Tylko dlatego, że ktoś prywatnie próbuje teraz zrobić tam coś dobrego i za chwilę też ogłosimy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kilka dni dosłownie, to trwała procedura 4 lata, a wszyscy mówili, że my coś tam zniszczyliśmy, zepsuliśmy, nieprawda. Dzisiaj chcemy to odtworzyć, pokazujemy chociażby budując osiedle Babieńska, że potrafimy to robić, wiemy jak to się robi i też wierzymy w ten dokład, tak? No bo cały czas tu próbujemy inwestować, cały czas tu ściągamy ludzi. No, stoi przy drzwiach jeden z moich pracowników, który przyjechał z Wielkiej Brytanii do Polski po to, żeby też pracować u nas. I to pokazuje, że dajemy jednak miejsca pracy ludziom wykwalifikowanym, ale też płacimy za to w odpowiedni sposób, bo gdyby tak nie było, to ci ludzie by tutaj do nas nie przyjeżdżali. Jest trochę mitem, że dzisiaj płaci Bełchatowi mało. Wcale tak nie jest. Dostrzegamy inne problemy, że dzisiaj pracownik, który przyszedł ostatnio do mnie po pracy, pyta, zarabia 200 w jednym z marketów budowlanych, my mu proponujemy 700 więcej, a on mówi, że mu się to nie opłaca, bo on potrzebuje 1500, bo ma 1400 w zasiłkach. I to jest też kłopot, nie? Także... Tutaj mamy zgłoszenie, bardzo proszę. Jeśli chodzi o przykry złoczek, ja jestem bardzo sceptyczna co do tego, jak ona wpłynie na perspektywy rozwojowe miasta. Ponieważ po pierwsze, moim zdaniem, tam będą zagrożeni złoczywiami głównie. Po drugie, transport wydobywanego tam węgla do elektrowni będzie kosztowny. A po trzecie, a być może nawet dla mnie najważniejsze, jest to, że jest to też perspektywa krótkowzroczna w czasie. W dodatku dotyczy to miejsca, gdzie mieszkam, gdzie żyję. A elektrownia Bełchatów jest największym trucicielem w Europie. Polska jest krajem... Przepraszam, też mam problem z tym. Może tableteczkę. Może służę. Polska jest krajem, który ma potężny problem ze smogiem. I uważam, że to trzeba koniecznie brać pod uwagę, myśląc o odkrywce złoczek. A nie tylko pura optymistycznie sądząc, że to stworzy długofalowe zatrudnienie. Ja tutaj jeszcze też chciałam do Pana odnośnie tego zatrudnienia młodych ludzi. Całkiem niedawno temu przez rok współpracowałam z Fundacją Gminy Kleszczów, która właśnie starała się jakby zapobiec temu takiemu dramatycznemu, tej dramatycznej sytuacji, że kończy się węgiel i nie ma zatrudnienia. Tam powstała, no zresztą wszyscy tutaj wiemy, strefa przemysłowa, w której chyba nawet trzy strefy przemysłowe, bo to jest tak podzielone, tak. Miłów, Kleszczów, Żółwica. No i z całym wysiłkiem ludzi, którzy ściągali tam inwestorów, zostało ściągniętych kilkanaście, jeśli już w tej chwili kilkadziesiąt firm z różnych branż. No i co następuje? I następuje rzeczywiście problem, który ma też Marcin. Ja odchodziłam, jak tam się Eurometal, z aluminium, specjalistyczny zakład, jedna z największych prasowań aluminium z Rzeszowa, ulokowałam swój biznes tu, potężna hala, naprawdę kawał inwestycji, no i co? I za jakiś czas przychodzą prezesi i mówią, pomóżcie, bo my nie mamy kim pracować. No ale do czego dochodziło, tak? No, są młodzi ludzie, natomiast sąsiedztwo, tak? Jeden mówi do drugiego, no ja nie pójdę do pracy za 3000, jak ty w kopalni zarabiasz 5. I koniec, i on nie pójdzie. Jeśli chodzi, tak? O płace kopalniane, bo to zawsze taki, czy elektrowniany, to mit, taki... Ja wiem, mit, tak, bo ja wiadomo, wiem. Jedni zarabiają dużo, drugi... Ja tak. W kopalni, to dostaję pasek. No ja mogę swój pasek, to ja nie mam żadnych tam tajemnic. Ale powiem tak, naprawdę, to co jest przekazywane, zawsze pokazywana średnia, tak? Niestety tu jest tak skonstruowane umowy zbiorowe, można powiedzieć, że zapewniają osobom, które lecą ze stoku, to, że one tych pieniędzy nie stracą, można powiedzieć w skrócie, tak? Jeżeli jest młody pracownik, który przychodzi, on wcale szału nie zarabia, naprawdę, wierzcie mi. To są porównywane pieniądze z ludźmi, którzy pracują w spółkach. Normalnie, to są normalne, że najniższe grupy dostępne. Jeżeli mamy górę, tak, i ona jest porównywalna z dołem, gdzie, jak powiedziałem,
przy rotacji zarządów, rządów i osób, które mają wpływ na decyzyjność miejsc pracy, ta średnia robi się taka, jaka jest. Uwierzcie mi Państwo, że w zakładzie coraz mniej ludzi jest zatrudnionych, no to bo to wynika raz z wieku, dwa, że po prostu produkcyjność tego zakładu też jest coraz mniejsza, spada. A płace, no że tak powiem, no one są na pewnym poziomie. Ale mit górnie... jest. Mit jest. To niestety robi kwas na cały tutaj. Ja wkroczę, bo chciałbym zachować tutaj, żeby każdy miał okazję zabrać głos, więc tutaj mam zgłoszenie, więc bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja korzystając z obecności znakomitego gościa, pana Erwina, chciałbym zapytać trochę o inną sferę. Znaczy, usłyszeliśmy tu diagnozę, bardzo dobrze, bo ona jest niezwykle ważna, żeby wyciągać wnioski i na podstawie budować rozwiązania. I jeżeli chodzi o tą sferę gospodarczą, o sferę inwestycyjną, czy funduszy europejskich, czyli pozyskiwania, czy wykorzystywania tych możliwości, szans, wszyscy jesteśmy zgodni, wiele gmin, powiatów, miast większych, mniejszych doskonale sobie z tym radzi. I wiemy mniej więcej, co trzeba zrobić. No, trzeba ściągnąć inwestorów, prawda? Trzeba rwać, że tak powiem kolokwialnie, kasę z Unii, póki jeszcze można, póki ktoś tej Unii całkiem nie zniechęci do tego, żeby coś chciała dawać. I te rzeczy są jakby tożsame z tym. Bardziej mnie zainteresowało to budowanie takiej, pani Magda i Marcin wspomina, o tym, że ta budowanie takiej społeczności, tożsamości czy świadomości, która by zachęciła jak w inny sposób niż ekonomiczny tylko, czy demograficzny, czy jakikolwiek inny, do tego, żeby bełchatowianie chcieli się integrować, chcieli tu zostać, chcieli tu wracać, chcieli tu pracować, rozwijać się, mieszkać i tak dalej. I ten przykład Ełku i ten tak nasuwa mi pytanie, co zrobić, bo Bełchatów z jednej strony ma nie najgorszą bazę kulturalną. Oczywiście problemem jest frekwencja, więc trzeba coś zrobić, żeby tych ludzi zachęcać. Trzeba ich wyciągnąć. Ja pamiętam, z jednej strony mówimy, że jesteśmy zlepkiem wielu kultur. Zlepkiem wielu miejscowości w Polsce, które tu przyjechały w celach zarobkowych. Natomiast ja pamiętam też doskonale, jak w tym bloku jednak ludzie bardzo szybko się pointegrowali. Nawet przyszedł moment, to były lata 90, wiemy, to są znane społeczne jakby zachowania, i to mam wrażenie, że w Bełchatowie szczególnie to się rozsypało. Powstało dosyć mocno, mimo że ludzie się nie znali, ludzie się dosyć szybko zintegrowali w tych, powiedzmy, blokowiskach, które nie ukrywamy, jednak Bełchatów na osiedlach mieszkaniowych z wielkiej płyty stoi, że tak powiem. I gdzieś to uciekło, potem Bełchatów dzięki zakładom stał się miastem zamożnym, sporo zainwestowano, wiele różnych opcji rządziły przez ten czas, lepiej, gorzej, ale naprawdę Bełchatów zmienił się zdecydowanie. Tylko mam wrażenie, że poza tym, że wyładniał, że jest tu sporo pieniędzy, mimo wszystko jeszcze, to brakuje czegoś takiego jak klimat, nie wiem, flow, wspólnota. Czegoś wspólnoty, powrotu do tego, no nie wiem, co pewnie w Ełku się udaje. I czy to tylko jest to, że ta wielu... Chciałbym znaleźć jakieś... zapytać się w zasadzie pana, czy tutaj jako znawca i obserwator tej współczesności i tego pędu do przodu i globalizacji, jakie tutaj są rozwiązania, jakie możliwości, może niekoniecznie zatem, jak to... Mamy świetną bazę sportową. Kulturalnie też, powiedzmy, nie jest źle. No, brakuje czegoś? Tego czegoś właśnie. Czego panie tak? Nie tylko w Bełchatowie. Za dobrze. Za dobrze? No właśnie. Jeszcze do końca, więc sobie zapisuję te pytania, bo to jest bardzo istotna kwestia i myślę, że też pozostali uczestnicy też na to odpowiedzą, bo mamy jeszcze dwa zgłoszenia, więc pan i tak Sebastian. Bardzo proszę. Nie, bo wspieram, żeby wszyscy mieli okazję zadać pytanie, a wszyscy paneliści się odniosą do tych pytań na końcu. Dobrze, bo powoli już się zbliżamy. Na początek może trochę prywaty, dziękuję Marcinowi, że przywołał moją firmę. Skomentuję tylko tak, Bełchatowie da się. Dobrze. Da się. Ja bym chciał nawiązać może do wypowiedzi pana przede mną. Wydaje mi się, że jeżeli mamy tą infrastrukturę,
To, czego mnie brakuje, to ponieważ jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może powiedzieć o sobie bełchatowianie, to żeby sobie każdy odpowiedział, jestem bełchatowianinem, czyli kim? Jakie cechy charakterystyczne możemy powiedzieć, że bełchatowianin? Pracowity jak bełchatowianin, uczciwy jak bełchatowianin? Brakuje mi takiego mitu założycielskiego, wokół którego można by budować tożsamość bełchatowa. A mamy cudowną, wspaniałą historię. Mamy Herbigów, czyli jakiś tam patriotyzm. Mamy miasto przemysłowe, mamy wielonarodowość, wielokulturowość. I to jest baza, wokół której można by budować to miasto. Ja to nazywam, możemy powiedzieć, że miasto jest sexy, tak? Że fajnie tu przyjechać, bo mamy infrastrukturę. Jest miasto, które zadba o rodzinę, o to, że będzie wygodnie się mieszkało, ale też coś taką otoczkę, że to jest przemysłowe miasto, że tu się można rozwijać, że tu można budować swoją przyszłość, że dzieci będą miały tutaj swoją jakieś perspektywy rozwoju. Tylko no, nikt tego nie eksploatuje, a mamy naprawdę cudowną bazę, tylko to trzeba po prostu rozbudować. I to jest właśnie to, czego mi brakuje jako bełchatowianinowi. Tak? Kiedy ja się sam pytam, jestem bełchatowianinem, czyli kim? Do czego mogę się odnieść, odwracając się wstecz do poprzednich pokoleń, co oni mi przekazali, a co chciałbym kontynuować. I wydaje mi się, że to jest chyba taki podstawowy problem i może to by była taka drobna cegiełka do tego, żeby zatrzymać tych ludzi w mieście, żeby oni mieli jakiś punkt odniesienia. Tak, mit założycielski, wokół którego mogłoby się tutaj to wszystko kręcić. Do eksploatacji mamy cudowną historię, tylko to trzeba po prostu mądrze obudować. Nawet nie kopalnie. Znaczy nie chodzi, chodzi o to, że się wszystko zaczyna tak naprawdę historia bohatowa. Wszędzie słyszymy 74-75 rok, tak? Ale było dużo wcześniej. Mamy Herbigów, mamy fabryki włókiennicze. Dokładnie. I to było oparte właśnie na wielokulturowości, przepraszam, na wielonarodowości. Ale moglibyśmy cudownie rzekać Zelowa, tak? Który strasznie o tym pamięta i buduje na tym swoją tożsamość. Ale ma ku temu pomniki, tak? Czyli kościoły wielowyznaniowe różne. Natomiast w Bełchatowie, ja pamiętam w latach 80. jak przyjechaliśmy do Bełchatowa z Łodzi, to był taki kościół ewangeliczny. On został wyburzony na naszych oczach, tam w początkach lat 80. jakoś tak to było. Natomiast no, Bełchatów był przed wojną miasteczkiem przede wszystkim żydowskim. I tego nie ma, to zostało zatarte. To tak naprawdę zostało zatarte. Ja nauczycielką historii byłam i w zasadzie na historię lokalną jest zbyt mało czasu poświęcone. I to, co ja robiłam z młodzieżą, jeśli chodzi o tę historię Bełchatowa, o tę właśnie te korzenie żydowskie, które tutaj były, no to śladów szukać jest bardzo ciężko w naszym mieście. A tak jak pani wspomniała o Zelowie, no to tam jest po prostu na każdym kroku, na każdym kroku dostrzegamy, oni tę tożsamość swoją eksponują, wykorzystują. Mnie się wydaje, bo jeszcze chciałabym, przepraszam, tak poza kolejką weszłam tutaj, jeśli chodzi o przyszłość Bełchatowa, o to, że rzeczywiście starzejemy 30%, tak, było powiedziane tutaj, to są seniorzy w mieście, ja się już też do tej grupy zaczynam zaliczać. Myślę, że nasza przyszłość nie jest w Złoczewie, to o czym tutaj pani Dezalka powiedziała, tylko w rozwoju w kierunku turystyki. Odkrywka zostanie zalana. To jest wielka szansa. To będzie potężne jezioro w centrum Polski. I tutaj możemy rozwijać sporty wodne, możemy rozwijać wypoczynek z Warszawy, z Łodzi, bliziutko, ze Śląska, też jest blisko. Drugie Mazury tak naprawdę tak, mają tak być. Naprawdę. Mamy to możemy odwijać. Ja uważam, że powinniśmy postawić na to. I jeszcze jedna uwaga. Zupełnie małe miasteczko, które miałam okazję przez kilka lat obserwować, ponieważ moja córka tam mieszka, wróciła. Nie do Bełchatowa, do Łodzi. To jest małe miasteczko irlandzkie, w którym było jedno biuro architektoniczne, w którym moja córka akurat pracowała, były przychodnie lekarskie, była świetna baza sportowa, były kościoły, były ścieżki spacerowe, ono akurat pięknie położone, było nad samym morzem. Miasteczko kilkutysięczne i doskonale rozwinięta sfera usług. I można by się zastanowić, z czego ci ludzie żyli. Gdzie zarabiali swoje pieniądze, które mogli wydatkować? Bo wydatkowali w klubach sportowych. Tam było widać na boiskach ludzi w różnym wieku, i młodszych, i starszych, i seniorów. Tam było widać ludzi na polu, po wielkim polu golfowym, które było blisko. Było widać mnóstwo ludzi w pubach.
I tu jest pytanie. My mamy miasto prawie 60-tysięczne, więc mamy potencjał i jeszcze młodych ludzi. Tylko naprawdę trzeba wyznaczyć kierunki rozwoju. Na co stawiamy? Czy mówimy, że Złoczew jest naszą skarbnicą? Nie, nie jest. Boi smog, boi odległość. Boi też dość krótka perspektywa eksploatacji. Tak jest. Jeszcze parę lat, do 54 to nie jest tak mało, z drugiej strony. To jest tak mało, zdarzywszy, że Bełchatowian będzie tam pracować, to po pierwsze. Złoczew będzie dobry pod warunkiem tego, że efekt podatkowego, można powiedzieć. Nie mówię, że dojazd, czy to będzie super komfortowe, bo to nie będzie komfortowe tak dla pracowników Bełchatowa. Gorzej, jeżeli będzie sytuacja, że 36 zamykamy, tak? 38. I co z ludźmi, którzy tam pracowali, powiedzmy będzie 2,5 czy 3 tysiące pracowników z kopalni, z elektrowni, co my z nimi zrobimy? Bo gdzie ja w wieku 50, powiedzmy 4-5 lat znajdę pracę wtedy w Bełchatowie? Złoczew nie jest gatunkiem dla Bełchatowa w dłuższej perspektywie, dlatego koniecznością jest szukanie... No oczywiście i to jest mało czasu i to już teraz powinniśmy myśleć nad tym, co będzie. Więc tak, ja jestem z Piotrkowa Trybunalskiego, więc na Bełchatów patrzę zupełnie inaczej niż bełchatowianie i no mogę powiedzieć, czego wam zazdroszczę, a co widzę, czego tutaj brakuje. Więc na pewno zazdrościmy wam tych obiektów sportowych, bo w Piotrkowie no nie mamy takiego stadionu i nigdy nie będziemy już mieć. Jak państwo pamiętacie, był stadion, nie, tak? Nie dożynkowy. Był dożynkowy stadion, ale teraz zapraszam na giełdę samochodową. Więc... Dalej idąc, zazdrosimy wam komunikacji miejskiej, która jest bezpłatna, chociaż nie jeździ zbyt często, tak? Ale jednak mimo wszystko jest bezpłatna. U nas jednak trzeba zapłacić, jeżdżę bardzo rzadko tą komunikacją, ale 2,20 za bilet normalny. No wydaje mi się, że za usługę, za komunikację miejską to jednak jest dosyć sporo. Szczególnie, że ten autobus jeździ tak naprawdę w połowie pusty. Czego wam jeszcze zazdrościmy? Zazdrościmy wam... może już tutaj się troszeczkę powtórzę, bo jest stadion, ale też skrywam, zazdrościmy, na to przyjeżdżamy Piotrkowianie, tak? Na pewno zazdrościmy wam tych dwóch dużych, prawda, pracodawców. My też mamy pracodawców, mamy Heringa, ale no one nie są tak, nie tworzą takiego poczucia bezpieczeństwa pracy, jak te dwa... Dużo ludzi. Tak, oczywiście. Tak samo ja pracuję. Ja pracuję w Piotrkowie i pracuję z ludźmi z Bełchatowa. I czasami tutaj przyjeżdżam na jakąś imprezę integracyjną z pracy, sobie robimy wspólnie i tak dalej. I teraz czego mi brakuje w Bełchatowie? No przede wszystkim siedząc tutaj zastanawiałem się, jaki tu wrócę do Piotrkowa, chciałem skorzystać z komunikacji takiej publicznej. I nie wiem, czy wrócę. To znaczy, no nie jest to takie proste, jak się okazuje. 15 odpewnie autobus. I to jest właśnie to, czego mi brakuje. Nie ma dworca, nie ma ci linii kolejowej, to jasne, okej, okay, że tego nie zbudujemy, prawda? Ale ta komunikacja jest... To my też chyba problemy. No, jest ten bus... Tak, godnie przyjeżdżał po razie. Co dalej też zastanowiłem się, jeżeli dzisiaj jest prawda, piątek wieczór i chciałbym się gdzieś rozerwać, to ja tak bym chciał się dowiedzieć, gdzie tu mogę teraz być. Tak, przyjechałem z Piotrkowa, jest piątek wieczór, jakie miejsce mi państwo zaproponujecie? Jedno, dwa, które będzie, no nie spotkam tego w Piotrkowie, tak? Będzie to miejsce, w którym się po prostu, a nie wiem, dobrze zabawię, zobaczę coś ciekawego, tak? Więc to są takie rzeczy, ja mieszkam przecież blisko, tak sobie na przykład pomyślałem, że będąc w tym hotelu tutaj widać ceny pokoi na weekend, to jest za pokój dwuosobowy, jak sobie bym chciał przyjechać z żoną, ale nie będziemy spać na jednym łóżku, 290 zł, przepraszam, 220 zł, no to za Wrocław, to w Wrocławiu mogę zapłacić 220 zł, ale nie w Bełchatowie, no to coś tu jeszcze jest, jeszcze nie gra. Ale wydaje mi się, że są takie rzeczy, które są pozytywne, ale też widzę, że trzeba przede wszystkim stworzyć dla tych młodych ludzi, tak jak ja pracuję z chłopakiem, który ma 26 lat, on od kilku lat mieszka tutaj w Bełchatowie. Kiedy ja się go pytam, co ty robisz w weekend, gdzie idziesz, no tak, no nie ma za bardzo gdzie iść, no nie, i tego chyba brakuje jakiejś takiej, o tym, co wspominała pani, jeżeli chodzi o usługi w tym małym irlandzkim miasteczku, tak, no trzeba ludziom po prostu wypełnić czas, no nie, i plus ta... Na pewno, tak, plus ta komunikacja, której no zdecydowanie brakuje, no jeżeli mamy ten kraj z taką dużą ilością samochodów, starajmy się rozwijać w ludziach jednak tą
potrzebę też korzystania z dobrej jakości komunikacji publicznej, bo to jest też w kontekście naszej przyszłości, czy też środowiskowej, czy w ogóle. No, tylko tyle. Dziękuję bardzo. Jeśli już nie ma zgłoszeń, to ja bym oddał głos naszej panelistom, aby podsumowali i odnieśli się także do tych ważnych kwestii, które się pojawiły, więc może teraz odwrotną kolejno zastosujemy i zaczniemy od Ciebie. No to sobie na to konkretne pytanie. Tak, według tej kolejności, jak się dzisiaj. Dobra. Dobrze? To pytanie właśnie, jak uruchomić to, co Państwo tak fajnie nazwali, tak? Te zasoby tożsamości, bym powiedział, czy też te symboliczne, miękkie, które jakby... Znaczy, nie ma tak, żeby powiedzieć, znaczy, tak jak się patrzy na to, komu się udało, to wszystko to są ośrodki, które przeżyły właśnie głęboki kryzys i odkryły, że to, co dotychczas było źródłem ich utrzymania, tak jak mówiłem o tym krośnie chociażby, prawda? Że ta huta szkła nagle, ale oni nagle odkrywają, że to nie było wszystko. Tak? Jest nadzieja po kopalni generalnie. Tak, ale chodzi o to, znaczy nie, to jest pytanie, czy można na to właśnie, jak to zrobić bez kryzysu, jak uruchomić te zasoby, bo znaczy, bo pani się sięga trudniej, w związku z czym najpierw używa się tego, co jest. W związku z czym, jeżeli jest duży zakład, jeden, drugi, no to po prostu korzysta się i nie ma presji do tego, żeby jakby inaczej pomyśleć o mieście. No i Bełchatów właśnie jest w związku z tym tej sytuacji, kiedy jego tożsamość mieszkańców ciągle jest konstruowana wokół zakładów pracy, a nie wokół miasta jeszcze. I to jest ten problem, bo te miasta, które w tej chwili sobie najlepiej radzą i mają jakby takie pozytywne wizje przyszłości, to są te właśnie, które zdołały jakby rozliczyć się z tą właśnie dziedzictwem przeszłości, polegającej na tym, że całe życie w mieście organizował zakład. Od sportu, przez kulturę, po pracę, prawda? Tylko zakład mówi, że tym to samo dzisiaj daje miasto z jego mieszkańcami, którzy sami wytwarzają większość tych usług, prawda, przez organizacje społeczne, przez instytucje kultury. No i teraz akurat o ile te właśnie takie przypadki odrodzeń po kryzysie znacznie łatwiej wytłumaczyć, znacznie trudniej jest znaleźć rzeczywiście dobre przykłady takiego właśnie transformacji, gdzie no jest generalnie nie najgorzej, tak? A wszyscy wiedzą, że dobrze byłoby coś zrobić, nie? Że potrzebny jest jakiś impuls, który by spiął. To jak się popatrzy na takie, powiedzmy, po większej skali, no Rzeszów jest dobrym przykładem, no to tam niewątpliwie takim czynnikiem był, znaczy, pozytywna zmowa lokalnych elit. Znaczy to, że jednak układ polityczny, znaczy ci którzy... Znaczy podstawą do tego była, ale być może właśnie Bełchatów coś takiego mógłby uruchomić, to było to, że ten wcześniejszy wielki zakład, WSK, prawda, on z kolei generował popyt na inżynierów i cała Politechnika, głównie rzeszowska, ale jakby wytworzyła właśnie podstawy dla tej lokalnej elity. Inżynierowie przemysłu lotniczego, to dzisiaj jest prezydent miasta, ale to jest też prezes klastra lotniczego i tak dalej. I oni po prostu stwierdzili, że muszą razem to miasto wymyślić, prawda? I po prostu łatwo im się było dogadać, no bo się znali dobrze. Więc być może tutaj oparcie o tę, że tak powiem, elitę energetyków, którzy w mieście są, być może można też jakiś taki proces. Ja mówię hipotetycznie, bo nie znam miasta, więc proszę wybaczyć, jeżeli mówię głupoty i nie odnoszące się do rzeczywistości, ale no niewątpliwie potrzebny jest jakiś rodzaj takiej pozytywnej zmowy, prawda? Gdzie po prostu redefiniujemy na nowo zasoby, właśnie tak jak Państwo to już tu zrobili na tym spotkaniu. Znaczy wskazując, jak wiele tu jest cennych zasobów innych niż zakład, węgiel i energetyka, prawda? I że to wszystko od można... którego to od energii opartej na węglu cały świat odchodzi w tej chwili. No więc pytanie też, jak można kompetencje energetyczne przełożyć na zmianę modelu w ogóle energetycznego i na ile właśnie w oparciu o te kompetencje może być też ciągle miastem związanym z energią, tylko niekoniecznie z węglem. Ale Konin akurat bardzo intensywnie w tym kierunku myśli, żeby być ciągle klastrem energetycznym, ale jednak idącym w kierunku rozwoju nowych źródeł energii. I turystyki też właśnie i tego, co Państwo... Ja chciałam powiedzieć taką trochę sugestię, co powiedziałaś, że znamy się też ze szkoły, pochodziliśmy po jednych korytarzach, taki jest Bełchatów. Mówili, że w pewnym momencie ta bańka pękła i ja trochę się tak zastanawiałam, z czego to wynikało, że się ci ludzie integrowali i w tych blokach tak było wszystko ok, ja się tutaj zgodzę.
Wiesz co, i myślę sobie, że trochę to chyba ta bańka fajna pęka, kiedy przyszedł wolny rynek i każdy mógł mieć inny samochód niż Malucha, segment Tadeusz i wszystko to, co po prostu było, wszyscy mieli to samo, tak, więc jakby i wszyscy mieli tak samo przeigrane, tak. Ja pamiętam, jak do naszego mieszkania mama upiekła boczek zawinięty, gdzieś wydrapany w jakimś sklepie mięsnym, przyszli sąsiedzi lataczowie, mieli takiego bez kukania weszli. Mieli takiego wielkiego psa doga niemieckiego i ten pies pierwszy, co zrobił, to wpierdzielił cały ten boczek, który był przeznaczony. To rozumiem teraz, że integracja umarła. Nie, mimo tego i gdzieś po prostu wszyscy to dalej wspominamy z rozdrzewnieniem, ale po prostu mówię, no mam takie wrażenie, ja się też nie mogę specjalnie mądrować, bo ja byłam dzieckiem, ja byłam kilkuletnim dzieckiem, który to pamiętał, ale też przypomnij sobie, jak się jeździło na kolonie czy obozy, to wszyscy mieliśmy te same, nie wiem, relaksy, te same sandałki. Ja nie mówię, że to było dobre, tak? Ja nie mówię, że chcę wracać do tego czasu, ale szukając trochę odpowiedzi na to twoje pytanie, myślę po prostu, że nie było powodów, żeby ludzie mogli sobie nawzajem zazdrościć w pewien sposób. Przyszły lata 90., każdy gdzieś tam wyciągnął te swoje oszczędności. Jeden kupił sobie jakiegoś Forda, drugi Mercedesa, trzeci jeździł tym Polonezem i to zaczynał się robić jakiś tam... To się wszystko zgadza, tylko mi chodziło o skalę, że ja na przykład w kilku miejscach w Polsce będąc, mam wrażenie, że w Bełchatowie ta skala rozpadu tej więzi była znacznie większa niż gdzie indziej. Chodźmy na skład Piotrowy Trybunał, ale to jest subiektywne zupełnie, więc nie chodziło tylko o skalę. Bo... Nie byliśmy tą więzią, tak? Bo być może było łatwiej to rozwalić. To były takie więzi typowo sąsiedzkie, że się ludzie spotykali, ale to nie było głębokie, że szli ze sobą do teatru, dyskutowali ze sobą, czy tworzyli biznesy, tak? Tylko po prostu, czy byli ze sobą na studiach ileś tam lat. Tylko no były to takie bardziej jednak, mam wrażenie, luźne sąsiedzkie kontakty, tak? I po prostu... bardziej podatne na ten rozpad niż... To był taki trochę kolos chodzący na dużych nóżkach, tak jak PRL. Jak ten PRL padł, to często te więzi po prostu też jakby z tym wszystkim padały, bo ludzie się po prostu różnie na przykład bogacili, tak? Ja nie wiem, czy to jest trafna taka moja obserwacja, ale ja taką mam i... Nie, to jest generalnie trafne, tylko mi chodzi o skalę i jakby... A teraz zobacz, nasze dzieci spotykają się w szkołach albo na zawodach sportowych, tak, i się okazuje, że... To my teraz mamy tak naprawdę tą szansę, w moim odczuciu, na to, żeby właśnie, żeby te dzieci nasze gdzieś tam poczuły to, co powiedział Artur, tak, taką miętę do tego miasta, tak, że im się tu fajnie mieszka, mamy szczęśliwych rodziców, którzy nie tracą czasu w korkach, nie są sfrustrowani, mamy bazę sportową i jeszcze odnośnie tych kultur. Słuchajcie, no przecież my też mamy ludzi, którzy są skupieni, jak ja obserwuję na przykład kibiców Skry, tak? Przecież to jest fantastyczna grupa ludzi, która myślę ze sobą fantastycznie współgra, bawi się i ma ten jeden cel. Ostatnio byłam, też się bardzo zdziwiłam na regatach na Mazurach. Okazało się, że ja sądziłam, że nas tam będzie kilka, tam było 23 załogi po 5-6 osobowe. To są fantastyczni ludzie, którzy też wokół żeglarstwa są skupieni. To jest SITG, tak, czyli Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa. I oni też tworzą jakby szereg swoich. Mówisz o enklawach, to chodzi bardziej o... Czyli gdzieś ten potencjał, że jest potrzeba tego wspólnego bycia ze sobą, jest. Tylko to są takie... No takie trochę trzeba znaleźć drogę. Trzeba byłoby to scalić, no nie mam pomysłu. A ja mam myśli tylko jedną konkluzję. Szkoda, że zaczęliśmy w ogóle rozmowę o tym w taki sposób, to w ogóle fantastycznie. Szkoda, że nas jest tak mało, ale zawsze duże rzeczy rodziły się w bólach i właściwie tylko po tym spotkaniu mam takie jedno przemyślenie, właściwie odpowiedź taką. I takie wrażenie też, że ludzie z tego naszego pokolenia, tych 30-40 lat, powinny jednak wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby taka dyskusja toczyła się również i po wyborach, bez względu na ich wynik, bo wydaje się, właściwie jestem przekonany, pewny jestem tego, że Bełchatów potrzebuje takiej rozmowy, na pewno potrzebuje znalezienia rozwiązań. I to, że tutaj siedzimy i rozmawiamy w normalny sposób i w ogóle się pokłócił, mamy różne pomysły, różne zdania,
a jesteśmy przecież tak różnych środowisk często, to jednak pokazuje, że to właśnie Bełchatów to powinna być ta nasza partia i wokół tego problemu się powinniśmy skupić i fajnie by było, gdybyśmy po tym spotkaniu za miesiąc, za dwa, za trzy, za pięć dalej wracali do tych rozmów, pewnie w innym gronie, może szerszym, ale warto rozmawiać. A to co Rada Młodzieży, tak, to co też jest podniesione, że to też jest w pewien sposób na budowanie tożsamości, a jeśli jeszcze tej Radzie, tej Młodzieżowej Radzie dałoby się kompetencje, że to te dzieciaki mogą decydować, gdzie postawić na przykład plac zabaw, tudzież zrobić inną atrakcję dla nich. To jest nie tylko szkoła demokracji funkcjonowała, tak? Była Rada Młodzieży. Nie, dokładnie, ale powrócić do niej, to nie jest tylko jakby nauka demokracji, ale to jest właśnie to, że te dzieciaki mogą poczuć, że one mają realny wpływ na to miasto i że to jest budujące i że to się robi, że to się da. I myślę, że to się robi dla nich. Tak, i że też robią to dla siebie, nawzajem. Tak. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję naszym panelistom i to było też dla nas jako organizatorów bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ niewątpliwie Bełchatów ma pewne swoje specyficzne cechy, które wyróżniają to miejsce od innych średnich i mniejszych miast. Przede wszystkim chodzi tutaj o strukturę gospodarczą, która także ma pewien walor też integrujący, ponieważ wydaje mi się, że te miasta, które myśmy analizowali, w których po roku 89 doszło do głębokiej deindustrializacji, tam zanik więzi społecznych był dużo głębszy, bo po prostu przestały istnieć potężne organizmy gospodarcze, które integrowały te lokalne społeczności. Ale dla mnie jako wrocławianina najciekawszy był ten wątek związany z tożsamością. I tutaj padło takie słowo nawet o pewnym micie założycielskim. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest pewna paralela do mojego miasta, ponieważ Wrocław po 89 roku zaczął szukać swojej nowej tożsamości i wypracował nawet taki swoisty mit, który w pewnym momencie moim zdaniem aż stał się trochę groźny, ponieważ mieszkańcy Wrocławia zaczęli lepiej postrzegać to miasto niż ono w rzeczywistości jest. Ale to ma też swoje wady, ponieważ blokuje pewne zmiany, które możemy przeprowadzić. Więc to jest różnie. Natomiast wydaje mi się, że to być może dla Bełchatowa jest ciekawy przykład na przykład przepracowania historii, bo Pani mówiła o tym wątku kultury żydowskiej, to we Wrocławiu oczywiście z tym wcześniej też był duży problem, czy z całą kulturą niemiecką, która i do dzisiaj trochę jest z przepracowaniem tej historii, ale patron naszego ośrodka, Ferdynand Lassalle, to wrocławianin, który urodził się we Wrocławiu, w Wrocławiu został pochowany na zabytkowym cmentarzu żydowskim. Dzięki temu, że on na tym cmentarzu leży, udało się jeszcze przed 89 rokiem uratować ten cmentarz, ponieważ był plan jego zburzenia i zbudowania tam osiedla mieszkaniowego. Ale pewien historyk, który obecnie jest dyrektorem Muzeum Miejskiego, wytłumaczył władzom Wrocławia, że w kilku Ferdynand Lassalle, założyciel pierwszej partii socjaldemokratycznej, która dzisiaj nazywa się Socjaldemokratyczną Partią Niemiec, ją po prostu wytłumaczył, że generalnie doszłoby do dyplomatycznego skandalu w relacjach polsko-niemieckich, gdyby zburzono cmentarz z tym grobem, więc chciałem pokazać pewien związek i stwierdzić o znaczeniu tego mitu. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę jako osoba, która przyjechała do Bełchatowa komunikacją zbiorową, to faktycznie to jest problem wszystkich miast i tutaj akurat Bełchatów jest jakby w tej średniej krajowej, to jest to, że symbolem mniejszych i średnich miast w Polsce jest zdezelowany bus, który stanowi jakby jedyną szansę na kontakt z innymi miejscami, z miejscami w Polsce i ja także takim busem przyjechałem z Piotrkowa do Bełchatowa. Najpierw odbyłem poszukiwania, skąd w ogóle ten bus odjeżdża z Piotrkowa i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla samorządów wojewódzkich,
że tam, gdzie się da, trzeba odbudowywać transport kolejowy, ale wydaje mi się, że także na barkach samorządu czy podmiotu publicznego stoi to, żeby uzupełnić komunikację kolejową komunikacją autobusową, ale żeby to była komunikacja zintegrowana z komunikacją kolejową i jednak regulowana przez publiczny podmiot, żeby to się odbywało w bezpiecznych, cywilizowanych i przyjaznych warunkach, zwłaszcza jeżeli miasto chce się orientować na przykład na turystykę, ale wydaje mi się, że to jest także bardzo dobre do zatrzymania młodych ludzi, bo to także powoduje, że można mieszkać w Bełchatowie, a korzystać z infrastruktury kulturalnej czy naukowej w pobliskich miastach. Tak? A nasze doświadczenie z dyskusji w innych miastach pokazuje, że na przykład odcinanie połączeń, czy likwidacja połączeń autobusowych czy kolejowych powoduje, że na przykład ludzie z Koszalina na przykład nie mogą dojeżdżać do Szczecina, do teatru czy opery, bo ostatni pociąg jakby nie gwarantuje im tego, że obejrzą całą sztukę i zdążą wrócić. Myślę, że to jest problem. To jest problem wobec całej Polski. Także tym akcentem chciałem podziękować za tę dyskusję. Mam nadzieję, że dla kandydatów na prezydenta ta rozmowa była inspirująca i że być może tak się stanie. I co jest największą wartością, i to widać we wszystkich miastach średniej i mniejszej wielkości, wszędzie tam, gdzie my organizujemy spotkania, ale także gdzie jeździ Edwin Bendyk, bo ty chyba byłeś w wielu takich miejscach, to jest to, że są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w zmianę. Znaczy, że jest jednak rośnie grupa ludzi, która się bardzo mocno identyfikuje z lokalną społecznością i chce tej zmiany. I wydaje mi się, że kwestią zasadniczą jest to, żeby ta energia społeczna ona się także przełożyła na decyzję polityczną. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze ten problem, że ta aktywność społeczna, która sięga daleko, to znaczy horyzont, to jest bardzo nowoczesne myślenie, ale to się nie przekłada jeszcze na polityczny kształt samorządu. Wydaje mi się, że to chyba o to też tobie, Marcin, chodziło. I z tym takim przedwyborczym takim akcentem chciałem Państwu jeszcze raz podziękować i powiedzieć, że wszystkie poprzednie nasze spotkania są dostępne w formie wideo na kanale YouTube, także to spotkanie zdokumentowaliśmy, także ono będzie dostępne, więc będzie można także spróbować zainspirować poprzez ten film YouTube innych Bełchatowian do rozmowy o mieście i o średnich i mniejszych miastach w całej Polsce. Życzę Państwu miłego wieczoru.